Dzień dobry Państwu, moje nazwisko Katarzyna Radzikowska, jestem z Fundacji imienia Henrysia Byla, zwłaszcza z Fundacji, gdzie mam przyjemność koordynować projekty ekologiczne Fundacji. Fundacja, którą może część z Państwa już zna, jest niemiecką zieloną fundacją polityczną, bliską Partii Zieloni Sojusz 90, aczkolwiek zupełnie od niej niezależną. I w ramach naszych projektów, które rozpoczęliśmy właściwie już w zeszłym roku, mamy przyjemność we współpracy z Green European Foundation i z Zielonym Instytutem realizować szereg aktywności dotyczących koncepcji Zielonego Nowego Ładu. Zielony Nowy Ład, o którym pewnie dzisiaj dowiemy się dużo więcej, to w dużym skrócie jeden z czołowych projektów Zielonej Rodziny Politycznej Europejskiej, który jest swoistą odpowiedzią tejże zielonej politycznej rodziny na kryzys, w jakim kilka lat temu znalazła się Europa, odpowiedzią próbującą łączyć wielowątkowość tego kryzysu, czyli próbą odpowiedzi na wyzwania zarówno gospodarcze, jak i ekologiczne, a także jak najbardziej społeczne. I podczas naszych aktywności wokół Zielonego Nowego Ładu w Polsce chcemy się zastanawiać wspólnie, jak, że tak powiem, implementacja tej bardzo ogólnej być może doktryny mogłaby wyglądać czy projekt mogłaby wyglądać na przykładzie konkretnego kraju, w tym przypadku reprezentującego Europę Środkową, jakim jest Polska. Dzisiejsza debata jest debatą wprowadzającą niejako do szeregu dalszych debat, które będziemy mieli przyjemność prowadzić i z tego względu mam nadzieję, że dowiemy się bardzo dużo o różnych aspektach i różnych dziedzinach, które się na Zielony Nowy Ład składają. I ja bym Państwa chciałam serdecznie powitać raz jeszcze mimo zaproszenia Henrysia Byla i przekazać tym samym głos Macie Maciejewskiej Zielonego Instytutu. Bardzo się nazywam Anna Macijewska, jestem przewodniczącą Rady Fundatorów Zielonego Instytutu. Dla Zielonego Instytutu ta publikacja jest publikacją przełomową, chociażby dlatego, że to jest pierwsza publikacja, jaką Zielony Instytut wydał. Zielony Instytut jest, czy ma ambicje być zielonym think tankiem. Jest tworzony przez osoby, które są mocno związane z Zielonymi 2004, ale także niezależną od partii. I naszym zadaniem jest to, żeby tę zieloną myśl polityczną i dorobek zielony w Europie i na świecie propagować. Zielony Nowy Ład w Polsce jest pierwszą taką próbą. Trudno jest nam pewnie oceniać, czy ona jest udana, czy nie. W każdym razie kosztowała nas bardzo dużo pracy. Nie jesteśmy Niemcami, które już jakby implementują tak naprawdę Zielony Nowy Ład, można powiedzieć, że tam dochodzi do tego, że ta koncepcja zostaje wdrażana na szczeblu najwyższych władz, za jakby w umowie społecznej z całym społeczeństwem, i to jest zupełnie inna sytuacja. W Polsce jesteśmy w sytuacji, gdzie Zielony Nowy Ład jest koncepcją, można powiedzieć, zupełnie odwrotną do tego, co w Polsce się w tej chwili promuje i w kierunku, w jakim polska przemiana, transformacja, czy tak zwany rozwój, nie wiem, czy tak w ogóle można to nazwać, idzie. Do pracy nad tą publikacją pod redakcją i kierownictwem Dariusza Szweda, który jest przewodniczącym Rady Programowej, który przedstawi Państwu szerzej całą ideę Zielonego Ładu, pracowało kilka osób, które tutaj mamy dzisiaj, możemy gościć. To jest między innymi właśnie Przemysław Sadura, który jest jednym z autorów tekstów, czy Bartłomiej Kozek, który także jest jednym z tego, czy Dariusz Szwed, który także jest autorem. Ja także jestem autorką, więc jak widać, będziemy tutaj trochę występować w podwójnych rolach. Cieszymy się, że ta publikacja powstała i ona jest taką pierwszą próbą chyba w ogóle w Polsce pokazania wieloaspektowości Zielonego Nowego Ładu, a przede wszystkim tego, że transformacja to nie jest tylko kwestia transformacji gospodarki, ale to jest przede wszystkim kwestia transformacji społecznej.
Życzę nam wszystkim udanej debaty. Cieszę się i dziękuję Państwu bardzo serdecznie, że zechcieliście Państwo w tak dosyć zaskakującym terminie przybyć na tę debatę i spędzić ją czas nad takim tematem. Dziękuję i zapraszam do dyskusji. Proszę Państwa, zaczniemy od wprowadzenia w tematykę Zielonego Nowego Ładu. To wprowadzenie w tematykę wprowadzi nas Dariusz Szwed. Oddaję Ci głos. Witam Państwa serdecznie. Pozwolę sobie wstać, ponieważ energii chciałbym włożyć tę prezentację, siedząc, ta energia jest jako przyduszona. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj z nami są tutaj, bo rzeczywiście wydanie tej publikacji ma o tyle znaczenie dla mnie wręcz historyczne, że w pewnym stopniu Zieloni jako ruch społeczny, ruch polityczny, ruch prodemokratyczny prezentują koncepcję rozwojową. Można powiedzieć też koncepcję zwojową, dlatego że bardzo często podważa się kwestię w ogóle jakby rozwoju społecznego czy rozwoju gospodarczego, którą do tej pory promowaliśmy, szczególnie w Polsce przez ostatnie 20 lat. Przepraszam, sprawę szkolenia, czy można by przez tę klimatyzację nie tak obniżać, bo wyjdziemy wszyscy przygnębieni? Możemy ją w ogóle wyłączyć i okna na przykład otworzyć, uchylić, nie? To jest za głośno. No to próbujmy. Mogę poprosić o slajd? Dzięki. Kluczową różnicą, jaką przedstawiamy w koncepcji Zielonego Nowego Ładu w stosunku do tych koncepcji rozwojowych, które są obecnie w Polsce realizowane, czy to przez rządy lewicowe, albo tak siebie określające, czy to rządy prawicowe, jest to, że podstawą jest środowisko. Środowisko tak zwane naturalne, aczkolwiek ono naturalne już od dawna nie jest i pytanie, kiedy ono było tak jeszcze naturalne. Po prostu to, co nas otacza, zasoby przyrodnicze, woda, powietrze, zasoby naturalne, surowce, ziemia. To wszystko stanowi podstawę rozwoju i w tej koncepcji takiego śladu ekologicznego albo pojemności ekologicznej stanowi potencjał rozwoju, ale także często, z czym najczęściej ostatnio mamy do czynienia, barierę rozwojową. Na bazie środowiska zbudowane jest społeczeństwo i dopiero społeczeństwo stanowi bazę dla gospodarki. Proszę spojrzeć, kiedy jeszcze ówczesny kandydat na prezydenta był na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, pan marszałek Komorowski, powiedział wtedy, troszeczkę trapestując jakby wypowiedź wcześniejszą wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych, stwierdził: teraz gospodarka rozsądna, rozsądny Polak. A ja strawestowałem pana przyszłego prezydenta, mówiąc: teraz zielona gospodarka, rozsądna Polko i rozsądny Polak. Wskazując co najmniej na dwa aspekty. Po pierwsze, że sama gospodarka nie jest wartością i po drugie, że ta gospodarka musi uwzględniać co najmniej perspektywę płci, aspekt genderowy, ale nie tylko, bo tych aspektów, o czym za chwilę, jest więcej. I można powiedzieć, że tak jak lewica w latach, w dekadzie, przepraszam, w stuleciu XX wieku walczyła o to, aby dochodziło do równowagi pomiędzy kwestiami gospodarczymi i społecznymi, czyli budowała państwo dobrobytu, budowała wysokie standardy społeczne, szczególnie w Europie to jest mocno zauważalne, ale rozlało się to na cały świat, a w zasadzie można powiedzieć, że wyszło to w pewnym stopniu ze Stanów Zjednoczonych z tego względu, że tam właśnie nowy ład gospodarczy, który wprowadzał gospodarczy społeczny, który wprowadzał prezydent Roosevelt w latach 30. był odpowiedzią na najgłębszy kryzys taki gospodarczo-finansowy, kryzys kapitalizmu, który go dotknął w latach 20. XX wieku. I wtedy pojawiły się koncepcje społeczne.
Natomiast to, czym różni się zielony Nowy Ład, Nowego Ładu, który wdrażany był w latach 30., to była kwestia, to jest kwestia dodania do tych dwóch polityk, polityki gospodarczej, polityki społecznej, trzeciego filara, czyli polityki ekologicznej i poszukiwania pewnej równowagi pomiędzy tymi trzema obszarami. I kiedy mówimy o niezrównoważeniu rozwoju, to musimy na to już spojrzeć w sposób globalny. Nie wiem, czy nie słychać, tak? Coś się tu dzieje. Musimy na to spojrzeć globalnie, dlatego że jak widzimy w ostatnich dwóch dekadach w szczególności, globalizacja bardzo mocno połączyła wszystkie kraje, połączyła wszystkie społeczeństwa. Można wręcz powiedzieć, że Ziemia stała się płaska. Nawet powstała taka książka w Stanach Zjednoczonych, właśnie tak zatytułowana Ziemia, płaska Ziemia i zbliżanie się społeczeństw do siebie. A to powoduje, że jesteśmy w coraz większym stopniu w takich naczyniach połączonych i jak widać te kryzysy, o których wspominano przed wprowadzeniu, te kryzysy się na siebie nałożyły. Kryzys gospodarczy i finansowy z jednej strony, kryzys społeczny i właśnie kryzys ekologiczny. W tym sensie, oczywiście w latach 30. XX wieku kryzys ekologiczny także występował, natomiast jego skala była znacząco mniejsza, ponieważ na przykład mieliśmy znacznie mniej obywateli i obywateli Ziemi. W związku z tym presja taka antropocentryczna, presja na środowisko globalne była znacznie mniejsza. Konsumpcja także była znacznie bardziej ograniczona. I tutaj widać, że właśnie te nowe kryzysy nakładające się na siebie spowodowały, że musimy, podobnie jak w latach 30. podczas tego głębokiego kryzysu, poszukiwać pewnego nowego ładu, ładu społeczno-gospodarczo-polityczno-ekologicznego, czyli takiego, który będzie uwzględniał wszystkie te polityczne aspekty i jednocześnie będzie także równoważył te trzy obszary. Nierównowaga na poziomie gospodarczym szczególnie jest obecnie widoczna w aspekcie na przykład ekspansji Chin, inwestycyjnej ekspansji Chin. My mamy tutaj swoich inwestorów, którzy nam pokazali gest Kozakiewicza i nagle polski rząd się zadziwił, że jak to, przecież mają podpisany kontrakt na budowę jakiegoś kawałka autostrady i ktoś im nagle może mówić, że tego nie zrobi. A to jest polityka gospodarcza, która jest realizowana przez państwo środka i ona ma pewne bardzo precyzyjne, także polityczne cele, czyli ekspansję gospodarczą Chin w Europie, zdobywanie kolejnych przyczółów, co na przykład może mieć ogromne znaczenie dla budowania modelu społecznego w Europie, bo oczywiście możemy odwoływać się do modelu państwa dobrobytu z lat 60., 70. i później, ale musimy się też zastanowić, jak ten model budować vis-a-vis modelu chińskiego na przykład. To znaczy modelu, który jest totalnie niedemokratyczny, jest modelem autorytarnym, jest modelem, który z naszej perspektywy politycznie jest nieakceptowalny, ale z drugiej strony gospodarczy jest tak mocny, że obecnie mamy bardzo poważne wyzwanie, w jaki sposób zapobiec takiej mocnej dominacji takiego modelu i pytanie, jakiego typu model społeczny, model polityczny powstanie z tego miksu naszego europejskiego modelu społecznego, który też się bardzo przecież różni wewnątrz i jednocześnie modelu, który dominuje obecnie gospodarczo, jaki zbudowały Chiny. Druga rzecz, która jest oczywista w Polsce, ale ona nie dotyczy tylko Polski, to jest rosnące rozwarstwienie społeczne. To jest także element niezrównoważenia. I ostatnie 20 lat w Polsce to jest rosnące niezrównoważenie właśnie w aspekcie dochodowym i rosnące rozwarstwienie powoduje, że ogromna grupa społeczna w Polsce jest wykluczona. Około 60% osób żyjących na poziomie minimum socjalnego to jest coś, co bardzo mocno Polskę wyróżnia. Jesteśmy jednym z krajów, który ma jeden z najwyższych poziomów rozwarstwienia społecznego w Unii Europejskiej. Obok Irlandii, która przecież była dla nas świetnym, zielonym
światłem w tunelu. Wszyscy jeszcze kilka lat temu budowali tutaj drugą Irlandię. Już nie wspominam o drugiej Japonii. To znaczy w kontekście ostatniego kryzysu w Japonii też myślę, że wiele refleksji powinno wzbudzić. Czy wzbudza, to za chwilę będziemy o tym pewnie dyskutować. Kwestia taka właśnie ekologiczna, dotycząca masowego wykorzystania zasobów nieodnawialnych i o tym też za chwilę troszeczkę więcej powiem. Ostatnie lata to także bardzo poważna debata na temat kryzysu klimatycznego. Tutaj mamy coraz więcej raportów. Od powstania tego naszego opracowania Zielony Nowoład w Polsce powstało co najmniej 3-4 bardzo poważne publikacje na temat zmian klimatycznych globalnie. Wyliczenia, które wskazują, że inwestycje w nowoczesną politykę klimatyczną najzwyczajniej w świecie się opłacają, dlatego że tak jak wskazywał Nicholas Stern już w 2008 roku, inwestycja na poziomie 1% globalnie PKB może przynieść oszczędności roczne od 5 do 20% PKB w unikniętych kosztach klimatycznych, takich jak powodzie, jak huragany i inne dramatyczne efekty zmian klimatycznych. Oczywiście pan komisarz Lewandowski 3 dni temu był uprzejmy powiedzieć, że on nie wierzy w zmiany. To jest po prostu skandal, dlatego że od wielu lat debata w Unii Europejskiej się toczy. Mamy mnóstwo opracowań, które wskazują, że te zmiany klimatyczne mają miejsce, a jednocześnie jeden z komisarzy, który notabene rok temu jeszcze podszedł do nas w sposób taki kuluarowy na Kongresie Obywatelskim w Warszawie i gratulował nam jako wspaniałą, wydaliśmy publikację właśnie dotyczące Zielonego Nowego Ładu, że to bardzo ważne, bo rzeczywiście zmiany klimatyczne to ważne wyzwanie. A teraz znowu dla użytku politycznej pewnej rozgrywki pan Lewandowski mówi, że on nie wierzy w ogóle w zmiany klimatyczne. Czyli widać, że polityka w Polsce jest niezwykle płytkiej natury. Jest to rozgrywanie takie trochę, się na piłce nie znam, ale wydaje mi się jak w szybkim jakimś meczu, który najczęściej jest ustawiony. Jeszcze bardzo istotnym elementem tego niezrównoważenia globalnego jest bardzo niezrównoważony podział dostępu do surowców, do wody, do ziemi, do zasobów naturalnych. Często się mówi o społeczeństwie globalnym 20-80, co oznacza, że 20% globalnych obywatelek i obywateli, to nie powiem się ziemian i ziemianek, bo to drugie słowo niestety nie najlepiej brzmi, ale obywatelek i obywateli Ziemi ma dostęp do 80% zasobów, podczas gdy 80% ma zaledwie dostęp do 20%. Ja akurat nie mam przy sobie tego slajdu, ale jest taki slajd, który można byłoby nazwać szampańska impreza, bo dostęp do zasobów wygląda dokładnie tak jak ten kieliszek do szampana, czyli po prostu potężny zasób tutaj na górze, dostępny dla bardzo nielicznej grupy, a później już bardzo długa szyjka, tam sięgająca 80%, która jest bardzo, bardzo wąska, która pokazuje, że większość ludzi na świecie po prostu nie ma, dramatycznie nie ma dostępu do podstawowych zasobów, które pozwalają im nie tylko się rozwijać, ale wręcz pozwalają im przeżyć. I wreszcie kryzys społeczny, który w zasadzie można powiedzieć, że one jakoś tam się też przenikają, nie można do końca powiedzieć, które jest elementem, które czynniki są elementem których kryzysu, ale tak spróbowałem je rozdzielić. To jest na przykład kwestia tego, że dochodzimy do 1 miliarda osób głodujących na świecie i to w sytuacji, kiedy ilość żywności na świecie jest przekraczająca nasze zapotrzebowanie, tylko na przykład kwestia urynkowienia żywności. Żywność jest po prostu takim samym towarem jak wiele innych. I nawet ostatnio finansiści dorwali się do żywności w tym sensie, że mają instrumenty pochodne, które powodują, że się spekuluje cenami żywności, co jest po prostu no, karygodne i niedopuszczalne. Zresztą Zieloni tutaj w Polsce podpisywali takie wspólne stanowisko w tej sprawie organizacji pozarządowych, aby zakazać spekulacji żywnością, ponieważ no na przykład wywindowanie ceny pszenicy, czy wywindowanie ceny jakichś podstawowych produktów rolnych
na giełdach światowych powoduje, że setki milionów ludzi nagle staje oko w oko z głodem i z bardzo poważnymi wyzwaniami takimi ekonomiczno-społecznymi. Oczywiste jest, że to wszystko powoduje także rosnące zagrożenie, rosnące poczucie niebezpieczeństwa. Ludzie po prostu czują się coraz bardziej niestabilnie na świecie. I w związku z tym można także ludziom narzucać pewne standardy, niskie standardy społeczne, ponieważ można powiedzieć trochę tak zabałwane, stajemy się wszyscy śmieciami globalizacji. W tym sensie, że jest tak dużo ludzi, że można powiedzieć, że jest to zasób nadmierny. I w tym sensie taki czysty rynek, co jest absurdalnym podejściem, ale czyste rynkowe podejście, mogłoby powiedzieć, jest was dużo, w związku z tym jesteście tanim zasobem. Tak niestety wolnorynkowe podejście traktuje człowieka. Człowiek jest po prostu zasobem o niskiej cenie, w związku z tym mamy do czynienia z bardzo poważnym, globalnym łamaniem podstawowych zasad czy przepisów prawa międzynarodowego, czy zasad państwa prawa. I wreszcie to, co się wydarzyło w ostatnich latach w szczególności, ale jest to w zasadzie proces, który rozpoczął się jeszcze w latach 70., to jest kwestia deregulowania bardzo ważnego obszaru polityki globalnej, jakim są kwestie finansów takich międzynarodowych. Jak Państwo pamiętacie, w latach 70. odeszliśmy od parytetu złota, w związku z tym zaczęliśmy tak naprawdę tworzyć gospodarkę fikcji. W tym mianowicie sensie, że oczywiście można dyskutować, czy złoto jest najlepszym parytetem dla zasobów finansowych, ale przynajmniej tyle można powiedzieć, że zasoby finansowe globalnie były powiązane z jakimś konkretnym zasobem na Ziemi występującym. Podczas gdy w momencie, kiedy ten parytet zniesiono i zaczęto produkować pieniądz, który jest po prostu kawałkiem papieru, oczywiście z pieczątką, że w Bogu nasza nadzieja, bo na dolarze taki jest właśnie napis, dawała jakąś tam stabilność rynkom finansowym, ale jak pokazują kolejne lata, a szczególnie ostatnie kilka lat, pokazują, że na tym fikcyjnym rynku można budować kolejne fikcyjne instrumenty, które tworzą kolejne fikcyjne zasoby, a następnie tymi fikcyjnymi instrumentami można powodować, można to porównać do tsunami, to są takie finansowe tsunami, które po prostu wysysają z jednych społeczeństw czy całych regionów, kontynentów zasoby finansowe, przesuwając je do jakichś innych obszarów. I najczęściej to jest tak, kiedy się analizuje przepływy finansowe globalnie, że mimo w glorii i chwalenia się przez nas, jak wiele przeznaczamy na politykę rozwojową Afryki, czy politykę rozwojową Azji, okazuje się, że jeżeli się przeanalizuje przepływy finansowe, uwzględni się na przykład obciążenie zadłużenia odsetkami i tak dalej, to te przepływy finansowe idą w drugą stronę, czyli idą w stronę państwa kolonialnego, czy postkolonialnego, a nie w stronę państwa, które nazywamy rozwijającym się. Można poprosić, chyba za długo mówię, tak? Bo bardzo trudno jest o tym wszystkim powiedzieć. W każdym razie bardzo ważnym elementem Zielonego Nowego Ładu jest Nowy Ład Finansowy. Reregulacja rynków finansowych. Nawet mówi się o powrocie do parytetu. Ja nie uważam, że akurat parytet złota jest najlepszym parytetem, ale jakiś rodzaj koszyka na istniejących naprawdę zasobów byłby pewnym rozwiązaniem dla gospodarki. Czy gospodarka nie mogłaby być pompowana w sposób sztuczny. Bardzo ważna jest także modernizacja społeczeństwa, w tym sensie, że o czym pewnie w debacie będziemy mówić więcej, to jest kwestia budowania zupełnie innego społeczeństwa. O tym mówiła Beata Maciejewska. W Niemczech dokładnie dwa tygodnie temu to prawicowy rząd, już w zasadzie postawiony pod ścianą przez społeczeństwo i przez inne siły polityczne, podjął decyzję na podstawie rekomendacji Komisji Etyki.
nie komisji jakiejś tam polityki gospodarczej czy polityki społecznej, ale komisji etyki, w której zasiadają zarówno biznesmeni czy kobiety biznesu, ale zasiadają także na przykład przedstawiciele różnych kościołów. I to oni wspólnie uznali, że gospodarka niemiecka musi zacząć być budowana na zupełnie nowych zasadach. W pewnym sensie mówią właśnie o nowym ładzie społeczno-gospodarczo-ekologiczno-politycznym. Oczywiście niemieccy zieloni mają dość sceptyczne podejście do deklaracji pani Angeli Merkel, ale jednak debata polityczna, która tam się odbywa na temat tego, jak ten ład miałby w 2020, 30, 40, 50 czy 2100 wyglądać, czyli jakie społeczeństwo budujemy, ta debata jest tam na bardzo wysokim poziomie. I w tym sensie tak naprawdę Nowy Zielony Ład jest tak naprawdę dyskusją o nowej umowie społecznej, o nowej umowie, która obejmuje nie tylko kwestie już, tak jak wcześniej, społeczne i gospodarcze, ale także obejmuje bardzo ważny aspekt solidarności globalnej. Dlatego, że nie da się już funkcjonować w świecie tych połączonych naczyń w sposób taki arogancki, neokolonialny, czy postkolonialny, jakkolwiek, czy kolonialny, jakkolwiek to nie nazwiemy. Musimy budować globalną polityczną, globalny polityczny ład, i to jest właśnie koncepcja Zielonego Ładu. Muszę się strasznie sprężyć, mam strasznie jeszcze dużo, no nic, no w każdym razie to jest przykład, jak technokratycznie można do tego podejść. Bo spójrzcie Państwo, największe stymulusy, czyli takie inwestycje, które są stymulowane przez rządy, to są Chiny i Korea Południowa. I można powiedzieć, że one są najbardziej zielone, ale tylko z perspektywy technologicznej. Czyli one na przykład inwestują w nowoczesne środki transportu zbiorowego, inwestują w nowoczesne źródła energii odnawialnej, w mieszkalnictwo, które jest energooszczędne. Czyli jest tutaj bardzo mocno podkreślony aspekt technologiczny, aspekt technokratyczny, ale my w Zielonym Nowym Ładzie w naszej publikacji wskazujemy, że to za mało, że taka czysta technologiczna zielona modernizacja to nie jest wystarczające, bo wtedy można było powiedzieć, że Chiny i Korea Południowa są zielonym liderem globalnym, a wiadomo, że nim nie są, poza aspektem właśnie takim czysto technologicznym. Tutaj nie będę Państwu całości przedstawiał, ale to są dość istotne. Staraliśmy się pokazać w Zielonym Nowym Ładzie w Polsce, czym różni się nasza wizja polityki społecznej od wizji, którą obecnie mainstreamowo przedstawia rząd Platformy Obywatelskiej PSL-u, a wcześniej także w dużym stopniu rządy PiS-u czy także SLD. Czyli na przykład kwestie sprawiedliwości społecznej, czy kwestie równości, czy kwestie uwzględnienia tzw. kosztów zewnętrznych, społecznych i ekologicznych, to są jedne z tych aspektów, które bardzo mocno wyróżniają politykę społeczną od politykę społeczną taką zrównoważoną od polityki niezrównoważonej. Innym bardzo ważnym aspektem jest oczywiście także kwestia równości. Równości, ale w takim aspekcie genderowym, aspekcie mniejszości, które też muszą być uwzględniane w polityce państwa. Państwo macie możliwość w publikacji zapoznać się, to jest właśnie w taki tabelaryczny sposób przedstawione, aby ułatwić, bo to jest dość nowatorska koncepcja w Polsce. W związku z tym próbowaliśmy to zestawić jako właśnie taki niezrównoważony model i zrównoważony. I dalej poproszę. I proszę spojrzeć, te kolory tu niestety nie oddają tej prawdy. Polska tu jest czerwona, reszta zachodniej Europy jest niebieska. A to jest a propos tej całej hucpy z zieloną wyspą Donalda Tuska, proszę Państwa. No bo oczywiście, jeśli się weźmie jeden z mierników, jakim jest PKB, to można zawsze powiedzieć, że jesteśmy jedyną wyspą na szalejącym morzu spadku gospodarczego. Ale proszę spojrzeć, weźmiemy inny aspekt, na przykład aspekt wynagrodzeń kadry zarządzającej i pracowników. To nagle się okazuje, że Polska jest nie żadną zieloną wyspą, tylko jest po prostu płonącym morzem, gdzie tu powinna krew się lać na ulicach, w tym sensie, że powinny być protesty społeczne, ale niestety, jak widać, na razie się nie budzą, dlatego, że tutaj mamy najwyższy poziom rozwarstwienia właśnie dochodowego w Europie i to powoduje, że społeczeństwo jest bardzo mocno rozwarstwione.
Polityka edukacyjna także jest w naszej publikacji bardzo istotnym elementem, ponieważ podchodzimy do polityki edukacyjnej jako inwestycji w zrównoważone społeczeństwo. To od społeczeństwa zaczyna się w naszej koncepcji, od nawet nie społeczeństwa wiedzy, o którym się tak nam często mówi ostatnio, wysokim kapitale ludzkim, tak? Bo w Polsce się używa dwóch określeń. Społeczeństwo wiedzy o wysokim kapitale ludzkim, a my mówimy kapitał ludzki plus kapitał społeczny, bo kapitał ludzki to gdyby Państwo tutaj wszyscy siedzieli, każdy z nas ma jakąś wiedzę, ma jakieś umiejętności, ale indywidualnie. I to jest kapitał ludzki, on może być wysoki, ale jeżeli między nami nic nie istnieje, nie ma tkanki społecznej, nie ma współpracy, nie ma zaufania, nie ma chęci do wspólnego działania, to kapitał społeczny jest bliski zeru. I w związku z tym kapitał ludzki jest bezużyteczny w tym sensie, że on nie ma wymiaru społecznego, ma czysto indywidualny charakter. Dlatego na przykład Platforma Obywatelska czy PiS bardzo mocno epatuje nas kapitałem ludzkim, podczas gdy w zasadzie nie wspomina o kapitale społecznym, w zasadzie te krytyczne uwagi pojawiają się tylko ze strony różnych środowisk akademickich. Podobnie jest z kwestią tego podejścia, może wypadło mi teraz słowo, ja mówiłem o kapitale ludzkim, kapitale społecznym i... I czym? Nie, 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 jeszcze druga rzecz była. Boże, przepraszam Państwa, ale... kapitał ludzki, kapitał społeczny... Kapitał kreatywny? Nie, 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 tylko jakąś drugą jeszcze... Bardzo Państwa przepraszam, za chwilę sobie może przypomnę. W każdym razie bardzo istotne jest to, żebyśmy nie dali się jakby też w taki prosty sposób wpuszczać w debatę, że jeżeli mamy na przykład ten kapitał ludzki bardzo wysoki, to oznacza, że już jest wszystko w porządku. Bo może to być właśnie takie bardzo fasadowe, że mamy wysokie umiejętności indywidualne, ale nie potrafimy tak naprawdę nic zrobić wspólnie, albo mamy bardzo duże problemy, żeby coś wspólnie osiągnąć. Dlatego tak ważne jest, aby w systemie edukacyjnym zacząć te elementy właśnie egalitaryzmu czy solidarności wewnątrzpokoleniowej, a także międzypokoleniowej, tak aby budować takie społeczeństwo, które w dużo większym stopniu jest spójne, bo przecież polityka spójności temu powinna służyć. Tu są potencjały zielonych miejsc pracy, nie będę o tym mówił, bo nie mam niestety czasu, ale to jest bardzo ważny element zielonego nowego ładu. My pokazujemy, bo niestety technokraci, politycy, z którymi mamy najczęściej do czynienia, politycy tych opcji, z którymi debatujemy, dyskutujemy, którzy na przykład przygotowali raport Polska 2030, często mówią, że to są jakieś takie miękkie bajki, które my opowiadamy, że to takie są miękkie polityki, które nie mają znaczenia dla wzrostu gospodarczego, nie mają znaczenia w sensie tworzenia nowych miejsc pracy, a wręcz likwidują miejsca pracy, czyli na przykład polityka ekologiczna, która likwiduje miejsca pracy. Pokazujemy także ogromny potencjał, który jest związany z wdrażaniem zielonego ładu dla tworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście bardzo ważny aspekt genderowy, tutaj będziemy też pewnie o tym dzisiaj rozmawiać, musi być uwzględniony. Na ile na przykład inwestycje polityki sektorowe, takie jak transport, jak energetyka, jak edukacja, jak rolnictwo, na ile one uwzględniają kwestie takiej równości szans kobiet. Konkretny przykład. Co chwilę słyszymy, że w Polsce na takie banialuki nie mamy czasu, nie mamy pieniędzy. Bo zielony nowy ład to sobie możemy wdrażać, jak będziemy już bogaci, piękni i wszystko będzie już tutaj na poziomie Niemiec, czy nie, Francji, czy Szwecji. Bynajmniej, mamy mnóstwo pieniędzy. W ostatnich od 1998 roku do 2010, czyli w ostatnich 12 latach, Polska zainwestowała ponad 125 miliardów złotych w infrastrukturę. Z tego na koleje wydaliśmy zaledwie 13 miliardów, a 108
to się gdzieś tam powinno sumować. W każdym razie tak mniej więcej to jest. Proporcja jest jak 87% do 13%. Czyli to pokazuje, że to nie jest kwestia braku pieniędzy, tylko to jest kwestia złej polityki. Dlatego, że gdybyśmy, co jest zresztą zgodne z rekomendacjami Komisji Europejskiej, to jest też ciekawe pytanie, dlaczego Komisja Europejska, która nam daje te pieniądze, przyznaje nam te granty na inwestycje, zgadza się na łamanie swoich własnych rekomendacji? No, odpowiedź jest prosta, dlatego że Komisja Europejska też jest polityczna, też jest prawicowa, też ma konserwatywne, ekonomiczne podejście, a poza tym chce mieć też święty spokój. To znaczy, woli, żeby cokolwiek w Polsce się działo, czyli na przykład były tak realizowane inwestycje, niż żeby miała mieć jakieś kłopoty, że na przykład będzie Polskę stawiała po raz kolejny przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości za to, że nie realizuje odpowiednich proporcji w inwestycjach kolejowo-drogowych. A jak to się na przykład ma do genderu? Okazuje się, o czym też często piszemy w naszych publikacjach, że właśnie transport zbiorowy jest dużo bardziej przyjazny dla kobiet, dla ludzi starszych, podczas gdy transport indywidualny, to jest można być taki biały, mężczyzna, młody i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten taki po prostu główna oś, wokół której kręci się polityka przez ostatnie 20 lat w Polsce. To już też pokazuje, jak ścinamy na przykład. Państwa przekonać do tego, żeby istotnie w Europę inwestować więcej. I na tym wszystkim stracimy my, bo te pieniądze, które ewentualnie w wyniku ścięcia budżetu europejskiego mogłyby pójść na te działania, mogłyby służyć poprawie sytuacji także na polskim rynku pracy. No, w sytuacji, kiedy w pierwszej rewolucji przemysłowej no, nie mieliśmy możliwości zaplanowania z tak daleko idącym planem do przodu możliwości transformacji ekonomicznej, która byłaby w zgodzie z transformacją ekologiczną i społeczną, bo koszty społeczne były tak duże, że z historii wiemy, doprowadziły do powstania partii robotniczych, związków zawodowych i tym podobne. Natomiast brak wykorzystania możliwości stopniowego dojścia do sytuacji równowagi między tymi trzema sektorami, czyli środowiskiem, kwestią społeczną i ekologiczną, no, będzie skutkował dalszymi kryzysami. Tym bardziej, że skoro, tak jak mówimy, możemy odpowiednio wcześniej wykorzystać strategię do stopniowego przechodzenia, dajmy na to, z energetyki węglowej w kierunku odnawialnych źródeł energii, możemy sfinansować czy obłożyć odpowiednią ilość zasobów, także finansowych, na przykład na przeszkolenie, na przekwalifikowanie osób pracujących w górnictwie do sektora energetyki odnawialnej. I o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś takie majaczenie ekologów, którzy nagle zobaczyli, że mogą w wyniku wyliczeń pokazać, że mają możliwość stworzenia miejsc pracy, no to myślę, że takie dwa przykłady są tutaj bardzo wyraźnie w sektorze miejsc pracy wymowne. Niemcy są na dobrej drodze do tego, żeby sektor energetyki odnawialnej zatrudniał więcej osób niż sektor motoryzacji, co pokazuje, który przemysł zaczyna być schyłkowy, a który przemysł zaczyna być długofalowy i rozwojowy. Z drugiej strony niedawno przeczytałem, że w Stanach Zjednoczonych sektor energetyki solarnej w całości zatrudnia już teraz więcej osób niż hutnictwo stali, co też pokazuje skalę wyzwań, przed którymi stoimy. A tym bardziej, że jak zresztą zauważył publikacja o Zielonym Nowym Ładzie Edwin Bendy, globalny kapitalizm powoli przestaje mieć wybór. Niedawno przeczytałem artykuł na temat tego, że średni roczny wzrost płac Chinach wynosi 12% rocznie, co pokazuje mniej więcej, że wkrótce skończy się ten czas tanich cen i możliwości wiecznej relokalizacji produkcji i stłaczania w coraz bardziej gorsze warunki pracy i płacy. Chwilowo jeszcze można eksportować tą produkcję do tańszych krajów, takich jak Indie, Laos, Kambodża, ale to też się skończy, co sprawia, że przed nami kolejne wyzwania, a mianowicie ponowna relokalizacja przynajmniej części bazy przemysłowej i powrót
do Europy, do Stanów Zjednoczonych pierwsze oznaki tego zjawiska już pojawiają się na horyzoncie. Już teraz należy o tym myśleć i myśleć o tym, w jaki sposób sprawić, żeby ten przemysł znów był jak możliwie, jak najbardziej zielony, jak najmniej szkodzący przyrodzie. Już wyliczając te wszystkie przykłady, widać wyraźnie, że nie da się oddzielić kwestii ekonomii, ekologii, spraw społecznych. Co próbuje się jeszcze robić w Polsce? No, w Polsce na razie mamy ograniczenie wydatków na Fundusz Pracy, zamrożenie progów uprawniających do różnej formy pomocy socjalnej, ale najbardziej, to, co jest najbardziej widoczne, na czym już chciałbym powoli zakończyć ten wywód, jest fakt, że coraz więcej usług publicznych w ramach tego modelu decentralizacji było spychane przez wiele lat na samorządy. One nie zawsze mi dostawały oczywiście odpowiednią ilość zasobów finansowych na to, żeby je dobrze realizować, a teraz już same samorządy, tak jak niedawno w założeniach budżetowych miasta Warszawy, przyznają, że niedawno obniżka podatków PIT doprowadziła do sporych dziur budżetowych w budżetach tych miast. Jeżeli ktoś sądzi, że te pieniądze trafią do kieszeni podatników, to grubo się myli, ponieważ te pieniądze zostaną przez samorząd wyjęte w postaci m.in. podwyżek cen biletów, podwyżek cen opłat za wodę, czy też na przykład podwyżek opłat za żłobki i przedszkola. Czyli cała ta polityka społeczna, która mogłaby prowadzić do zwiększenia równości szans, jakiejkolwiek redystrybucji już nawet nie majątkowej, ale usług publicznych, jest podminowywany. Oczywiście rząd bardzo lubi to spychać na samorządy, ponieważ zawsze może powiedzieć, że Platforma Obywatelska w Warszawie nie ma nic wspólnego z Donaldem Tuskiem i wiele innych tego typu przykładów można by mnożyć. Przez co ta więź i związek przyczynowo-skutkowy często zanika w jakiejś tam społecznym odbiorze, co służy zresztą rządowi do tego, żeby dalej jakoś prowadzić politykę biznesu takiego jak zwykle, a nie przechodzić na zieloną stronę mocy, skądinąd właśnie reasumując premier Waldemar Padla, który tak bardzo to w przysłowie lubił, bardzo był kontent z powodu tego, że Polska zawetowała kwestię redukcji emisji CO2, czyli premier polskiego rządu jest przeciwko tworzeniu miejsc pracy w Polsce i jest przeciwko m.in. uniezależnieniu energetycznemu w stosunku do innych państw, m.in., bo takie są skutki polityki polskiego rządu. Dziękuję. Z tego, co mówi Bartek, to widać wyraźnie, że w Polsce nie tylko mamy tendencję do tego, żeby oddzielać poszczególne kwestie, które miałyby się złożyć na wizję Zielonego Nowego Ładu, ale też w każdej z tych kwestii z osobna jesteśmy albo głównym hamulcowym w Unii Europejskiej, albo w każdym razie nie należymy do liderów. Nawet jeżeli byśmy się spojrzeli na tą kwestię ekonomiczną, to owszem, kiedy rozumiemy tak bardzo płytko i patrzymy tylko i wyłącznie na wzrost, a nie rozwój zrównoważony, to jeszcze możemy jakoś bronić naszej pozycji, ale jak już mówimy o rozwoju zrównoważonym, to nie. W kwestiach ekologicznych zdecydowanie hamujemy, blokujemy, wetujemy. No, w kwestiach polityki równościowej chyba też nie możemy się pochwalić jakimiś szczególnymi osiągnięciami. Ale właśnie, jak jest miejsce polityki równościowej w koncepcji Zielonego Nowego Ładu? Czy to jest tak, że to jest taka korekta w stosunku do całościowej wizji, czy też polityka równościowa jest immanentną częścią tego projektu? Poproszę Beatę Maciejewską. Zrozumiałam, że chciałam powiedzieć. Znaczy byłoby znakomicie oczywiście, gdyby ta perspektywa porównywania szans kobiet i mężczyzn była immanentną częścią Zielonego Nowego Ładu. Natomiast w wielu dokumentach, które się pojawiły na temat Zielonego Nowego Ładu, ta perspektywa jest albo niewielka,
wielka, albo w ogóle nie istnieje. Nawet łonie Europejskiej Partii Zielonych, opisuje to w swoim artykule, dochodziło w pewnych momentach właśnie do walki o to, żeby ta perspektywa gender była bardziej widoczna. Z punktu widzenia polskiej polityki, polskiego spojrzenia na politykę, to jest w ogóle rzeczywiście jakaś perspektywa niezwykle egzotyczna i my czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromny wpływ ma perspektywa tego typu na gospodarkę. Moim takim ulubionym przykładem, który także opisuję w tym artykule, jest przykład Bangladeszu, gdzie udzielono mikropożyczek kobietom z obszarów wiejskich, szczególnie kobietom, na to, żeby zainstalować baterie słoneczne na wsi i gdzie przeszkolono kobiety do tego, żeby były osobami odpowiedzialnymi za stan techniczny i utrzymanie tych paneli słonecznych. Około 5000 kobiet. Co to powoduje? To powoduje przede wszystkim, że nagle w miejscach, gdzie dotąd w ogóle nie było prądu, nagle ten prąd jest, co przecież całkowicie zmienia jakość życia. Druga sprawa to jest taka, że kobiety, które bardzo często nie były osobami, czy nie są osobami, które zarobkują, stają się osobami, które mają pieniądze i są niezależne, czy też jakby, które mogą wpływać na to, żeby całe rodziny, czy ludzie, którymi się opiekują, także miały byt. To także oznacza, że te kobiety mają więcej czasu, to znaczy one nie muszą już gdzieś chodzić, poszukiwać opału do tego, żeby ugotować obiad, tylko po prostu nagle się okazuje, że mają kilka godzin czasu dziennie więcej. I to, że one mają tę pracę, oznacza także, że mężczyźni, którzy są w tych miejscowościach, nie muszą wyjeżdżać z tych miejscowości, żeby poszukiwać pracy, dlatego że w tych miejscowościach jest już prąd, dzięki któremu to prądowi można wytwarzać nowe rzeczy. Więc tak naprawdę wpływa to także na rozwój lokalny. Proszę zobaczyć, jak znakomitym narzędziem tak naprawdę jest dobra polityka społeczna, dobra polityka ludnościowa i jak ona głęboko i wieloaspektowo wpływa na rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny danego miejsca na świecie. W Polsce no, taka perspektywa jest po prostu chyba rzeczywiście egzotyczna, dlatego że dotąd nie było to powiedziane, ja może o tym powiem, że zrównoważony rozwój i kwestie genderowe to nie są kwestie, które są w strategiach i rządowych, i strategiach regionalnych, i miejskich, jakikolwiek w zasadzie szczebli, strategiami, że tak mainstreamowymi. Znaczy my mamy koncepcję promowaną przez ministra Boniwo, która jest koncepcją rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego Polski, czyli absolutnie odwrotnością modelu zrównoważono-rozwojowego. Ma się inwestować czy w tych ludzi, czy te klasy społeczne, to w zasadzie jest taki klasowy podział, tak? Inwestujemy w klasę, czy to regionu, czy ludzi, czy kogokolwiek, która ma już jakiś zasób, jest jakoś wyrośnięta i daje perspektywę, że będzie rosła dalej w siłę, a odpuszczamy sobie tych, którzy są słabsi. I później w tym modelu ma nastąpić dyfuzja. No nie wiem, jak to ma się, po prostu powiem się to w głowie mieści, no ale taki jest pomysł. Że nagle jak ten będzie taki duży i zasadny, to się podzieli z tym małym, który już prawie skonał, no bo jak w ogóle nie był zainwestowany, czy to region, czy to człowiek, no to w tym czasie po prostu takiej kompletnej posuchy wszystko się zmarnowało. Wszystkie tak naprawdę dzisiejsze modele społeczne wskazują na to, że tylko wyrównywanie szans na każdym szczeblu i pomiędzy kobietami i mężczyznami, tworzenie jakby włączającej polityki, czyli nie może być tak, że w głównych podmiotach, tak jak w polskich strategiach, jest tylko mężczyzna w sile wieku, który jest, że tak powiem, mobilny, ma dobre wykształcenie, jest w stanie w każdej chwili opuścić swoje miejsce zamieszkania i wyjechać gdzieś indziej za pracą. Ja też jestem redaktorką książki Elizabeli Jarudze-Nowackiej, zresztą jest tutaj jeden z autorów tekstów właśnie, Malerza Szarpelber. I Izabela Jarudze-Nowacka zawsze mówiła coś takiego, że najbardziej przedsiębiorczym człowiekiem, jaki jest w Polsce, to nie jest młody mężczyzna, który jest w stanie szybko wyjechać za pracą tak zwaną, tylko że to jest kobieta z dwójką dzieci na utrzymaniu. I że to jest dopiero pokazanie, w jaki sposób można perspektywicznie myśleć i jakby rzeczywiście być innowacyjnym w gospodarce. Tacy ludzie jak kobiety z dwójką dzieci, a samotne matki też w ogóle nie mówią, bo z takich osób nie ma w ogóle dobrej polityki, o
bardzo wielu lat, pokazuje, jak bardzo my jesteśmy zapóźnieni, jak po prostu dramatycznie dużo ludzi z tego mainstreamu ludzi zadbanych, to są ludzie wykluczeni. Darek mówił o tym, że jesteśmy śmiećmi kapitalizmu. Bauman, przywołując słowa Baumana, Bauman kiedyś też mówił, że są w ogóle ludzie śmieci. Tak? I ja mam takie wrażenie, że w Polsce kobiety, szczególnie te kobiety, które nie są kobietami bogatymi, to są właśnie ludzie śmieci systemu, niestety. I teraz, żeby można było mówić o zrównoważonym rozwoju, czyli równym ładzie, to jest niezbędna polityka wyrównywania szans kobiet na rynku, w ogóle wyrównywania szans kobiet. Czyli po pierwsze w ogóle świadomość tego, że to jest niezbędne, a po drugie różnego rodzaju narzędzia, które miałyby tę niezbędność implementować w rzeczywistości. Ze względu na czas ja nie będę, a poza tym po prostu zachęcam Państwa do przeczytania tego artykułu, bo tam właśnie wymieniam te niektóre narzędzia, które można na różnych szczeblach, w różnych miejscach używać do tego, żeby rzeczywiście społeczeństwo było bardziej zrównoważone, bardziej sprawiedliwe, a przez to też jakby szczęśliwsze, bardziej zasobne we wszystkie zasoby, niekoniecznie materialne, ale w ogóle jakby zasobniejsze. W takim pozytywnym sensie. Dziękuję. To bardzo gorzko zabrzmiało. Zwłaszcza o tej puencie i stwierdzeniu, że kobiety w Polsce to ludzie śmieci, ludzie znajdujący się zupełnie poza marginesem systemu, ale no, myślę, że to pokazuje też wagę problemu i pokazuje, jak bardzo polityka równościowa jest w tym momencie poza mainstreamem w Polsce. I stąd moje pytanie. Jak dzisiaj, w roku 2011, organizacje, takie instytucje społeczeństwa politycznego, jak Partia Kobiet, czy instytucje, no niech będzie taką piszą się posłużę, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, jak Feminoteka, widzą takie swoje główne cele problemy z wprowadzaniem polityki równościowej do mainstreamu. I może zacznijmy od Elżbiety Juszczak. No tutaj ja mogę tylko podpisać się pod słowami pani Maciejewskiej. Wiem, że to brzmi gorzko, natomiast z naszej perspektywy, z perspektywy Partii Kobiet, gdzie zajmujemy się kobietami, ale zajmujemy się wyrównywaniem szans dla wszystkich, leży nam na sercu równość. Niezależnie, to nie tylko chodzi o kobietę i o mężczyznę, chodzi nam generalnie również o wyrównywanie szans, o zamykanie tych wszystkich obszarów dyskryminacji, które są w Polsce naprawdę ogromne. Chcę tutaj powiedzieć tylko, że właśnie w roku 2011, w roku wyborczym, my jako Partia Kobiet mamy szczerą nadzieję, że kolejną pełnomocniczką czy pełnomocnikiem do spraw równego statusu nie będzie osoba zbliżona do osoby, która tę funkcję pełniła przez ostatnie 4 lata. Dlatego, że nie dość, że niewiele zdziałała dla generalnie dla kobiet, dla wyrównywania szans, to jeszcze myślę, że troszeczkę zdewaluowała w ogóle samą instytucję tego pełnomocnika do spraw równego statusu. Tutaj już nie będę mówiła na temat tego, że według tych standardów unijnych to troszeczkę inaczej powinno wyglądać, że pełnomocnik do spraw równego statusu nie może być funkcja polityczna. I w tej chwili przypisano w Polsce te funkcje, żeby to była polityczna do Rzecznika Praw Obywatelskich, nie dając dodatkowych funduszy ani zasobów, więc to jest tak troszeczkę traktowanie kwestii wyrównywania szans czy równego statusu, powiedziałabym kolokwialnie po macoszemu. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę wszystkich i bardzo odnieść się do kwestii edukacji, która jest w tym Zielonym Ładzie. Mało w Polsce się o tym mówi, bo to jest temat po pierwsze nie mainstreamowy, nie jest to temat medialny. Natomiast proszę wierzyć, że wyrównywanie szans należy rozpocząć od edukacji niemalże przedszkolnej lub żłobkowej.
Nie możemy mówić w Polsce nigdy o zrównoważonym rozwoju, o równym statusie, o równych szansach, jeżeli nie wyrównamy szans dzieci na rozwój, nie wyrównamy ich szans na dostęp do edukacji. W tej chwili szkolnictwo publiczne nie zapewnia takich równych szans. Jest to fikcja, jest to również fikcja o bezpłatnym szkolnictwie w Polsce, dlatego że w większości przypadków dziecko niedofinansowane przez rodziców tak naprawdę ma o wiele gorsze szanse na dalszy rozwój, na dalszą edukację. I myślę, że o tym my jako Partia Kobiet bardzo będziemy głośno w tym roku wyborczym mówić, dlatego że nie możemy budować społeczeństwa obywatelskiego, nie możemy mówić o wyrównywaniu szans, nie możemy mówić o zrównoważonym rozwoju w momencie, kiedy tak naprawdę przynajmniej 60% dzieci jest pozbawionych szans równego rozwoju, równego dostępu do edukacji. To jest naprawdę coś, o czym należy mówić. To, o czym chciałabym jeszcze wspomnieć w perspektywie kobiet i ich równouprawnienia, to przede wszystkim o tym, że należy lobbować nie tylko nad kwestią równego statusu kobiety i mężczyzny, nie tylko nad równą płacą za tę samą pracę, ale również o tym, żeby te zawody, które są tak szalenie sfeminizowane, proszę zwrócić uwagę, pielęgniarki, nauczycielki, to są zawody generalnie słabiej opłacane. W związku z czym, mówiąc o tym, że kobieta w Polsce zarabia mniej o ileś tam procent, 20-30% niż mężczyzna na tym samym stanowisku, ale gdybyśmy średnio porównali pensje kobiety i pensje mężczyzny, abstrahując od stanowisk pracy i od zawodów, to te różnice byłyby znacznie większe. Chciałbyśmy również jako Partia Kobiet zwrócić uwagę na to, że brak polityki społecznej w zakresie wspomagania rodziny, rozwoju rodziny, poczynając już od momentu poczęcia dziecka, od momentu narodzin dziecka, od opieki w żłobku, przedszkolu, dostępności do tego, o właściwej relokacji pomocy socjalnej i społecznej, właściwej relokacji zasiłków, wspomagania rodzin wielodzietnych, a w szczególności to, co pani Beata powiedziała, matek samotnie wychowujących dzieci. Proszę państwa, chcę tylko powiedzieć, nie rozwijając tematu, że w Polsce około 70% osób, w większości mężczyzn, którzy pomocnymi wyrokami są zobowiązani do płacenia alimentów, nie płacą tych alimentów i to praktycznie w świetle prawa. A z funduszu alimentacyjnego tak naprawdę korzysta bardzo znikomy procent kobiet. O tym również nie mówi się głośno, bo jest temat nie mainstreamowy, nie medialny, ale to, o czym pani Beata mówiła, że właśnie kobieta z dwójką dzieci, a w szczególności samotna w Polsce, to jest rzeczywiście wzorzec przedsiębiorczości, ale myślę, że nasze państwo, które nie leży w środku Afryki, nie leży w środku Azji, winno ten zrównoważony rozwój również przede wszystkim kierować na kobietę, na rozwój rodziny, bo w świetle problemów demograficznych, z jakimi już powoli będziemy się zmagać, nie zajęcie się tym tematem w przyszłości na pewno będzie dla nas miało ogromnie groźne skutki. Dziękuję bardzo. Jako prowadzący jednak nie powinienem prowokować do tego, żeby jeszcze przedłużać pani wypowiedź, ale nie jestem też autorem rozdziału poświęconego edukacji i takie jedno szybkie tylko pytanie. Czy nie powinniśmy jednak spojrzeć na to, co się działo w Polsce przez ostatnie lata i zobaczyć, co w polityce edukacyjnej, bo na tym pani się skoncentrowała, jednak się zmieniło. W zasadzie te postulaty zabrzmiały tak, jakby tak samo można je zgłosić 4 lata temu, prawda? Czy 8 lat temu. A mam jednak wrażenie, że jakaś batalia, która przetoczyła się w sferze publicznej o zwiększenie dostępności do przedszkoli, do żłobków, została w jakimś stopniu, tak, wygrana. To znaczy, z całą pewnością rząd zauważył wagę tego dostępu, uruchomiono różne programy, zwiększa się dostępność tej oferty publicznej przedszkolnej w całej Polsce. Wprowadzono ustawę żłobkową. Problem oczywiście jest teraz, ile te żłobki będą kosztowały rodziców. Natomiast czy nie trzeba by iść po prostu za ciosem i nie walczyć na przykład teraz już o kwestie ilościowego postępu, a na przykład o jakość tej edukacji w przedszkolach? Ale tak to bardzo krótko. Znaczy tutaj od razu chcę troszeczkę skorygować to, o czym pan mówi, bo oczywiście jest ustawa żłobkowa.
jak również wiele czasu i uwagi poświęcono przedszkolom. Tylko chciałabym Państwa uwagę zwrócić również na fakt, że wiele przedszkoli zostało stworzone ze środków unijnych i wiele samorządów w Polsce w tej chwili ma duży problem z tym, że nie ma funduszy na utrzymywanie tychże jednostek przedszkolnych. Także to nie jest tak, jak Pan powiedział, że się bardzo dużo zmieniło, bo oczywiście się zmieniło, ale jest brak spojrzenia kompleksowego na kwestie dostępności też żłobków i przedszkoli. I to, jak w tej chwili się szacuje, że jeżeli nie będzie rzeczywiście w tej chwili rozmów na ten temat, nie będzie programu, to część tej przedszkoli, która była tworzona ze środków unijnych, po prostu padnie. To, o czym Pan powiedział, że czy nie należy patrzeć na jakość, a na ilość. No, muszę Panu zwrócić uwagę na jedną rzecz, że generalnie rzecz biorąc, my nie możemy patrzeć na jakość w momencie, kiedy nam dramatycznie brakuje miejsc w przedszkolach. W sytuacji obecnej, kiedy preferencje w przyjęciu do przedszkoli miały dzieci 5-letnie, wiele dzieci 3 i 4-letnie do przedszkoli nie zostało przyjęte. W związku z czym mówienie o jakości może nastąpić wtedy, kiedy my ilościowo przynajmniej będziemy w stanie zapewnić dostęp, bo co ma zrobić matka, którą nie stać jest na zapłacenie przedszkola prywatnego. Tutaj dla niej debata o jakości opieki przedszkolnej jest bardzo abstrakcyjna, bo dla niej istotą jest, żeby miała dostęp do przedszkola w ogóle. To jest tak na marginesie. Natomiast skupianie się moje na kwestii edukacyjnej jest również w kontekście takim, że Polska kiedyś miała ambicje być kuźnią takich talentów w Europie, kuźnią bardzo dobrze wykształconych ludzi. Natomiast myślę, że gdzieś te szanse po drodze zostały zaprzepaszczone, bo tak jak kwestia jest edukacji, począwszy od już na przykład szkoły podstawowej, to kwestia później szkolnictwa wyższego, o którym w tej chwili się troszeczkę mówi, to już jest dobrze. Natomiast w dalszym ciągu struktura naszego kształcenia na wyższych uczelniach i procent młodych ludzi, która kończy wyższe uczelnie i nie ma potem pracy, to tutaj też kłania się polityka i socjalna, i społeczna, edukacyjna, tak żeby młodzi ludzie nie studiowali po prostu dla rozrywki, bo nas najzwyczajniej w świecie na to nie stać. Dziękuję bardzo. Tak jestem, jak wygląda w skrócie oczywiście plan czy program właśnie organizacji społecznej, tutaj nie będę opisywać działań, które realizujemy od początku istnienia tej biblioteki. Chciałabym powiedzieć tak, najpierw się odnieść do tych przedszkoli, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby teraz patrzeć na jakość przedszkoli, a nie patrzeć na ilość. Tutaj się absolutnie zgadzam. Co więcej, uważam, że takim kolejnym krokiem, który powinniśmy zrobić, to zabiegać o subwencje dla przedszkoli, żeby to nie było na barkach samorządów. Samorządy, jeżeli mają podjąć jakąś decyzję w tej chwili ekonomiczną i zdecydować się na to, czy budować przedszkole, czy też wybudować drogę, decydują się na budowanie drogi. I to jest dla mnie po prostu oczywiste i jasne. I nie bierze się pod uwagę, może nawet się bierze pod uwagę, po prostu pieniędzy jest tak mało w niektórych gminach, że po prostu nie mogą sobie na to pozwolić. Ale tak tylko a propos tych przedszkoli i na co mam stawiać. Myślę, że musimy i na jedno, i na drugie, ale przede wszystkim na to, żeby te przedszkola były dotowane przez państwo, żeby odpowiedzialność za te przedszkole, za utrzymanie przedszkoli spoczywała na państwie, a nie na gminach. I to są takie najważniejsze rzeczy, a też uważam, że przedszkola powinny stać się obowiązkowe. Dlatego, że to będzie zmniejszało po prostu nierówności między dziećmi, chociażby z terenów biednych, z terenów wiejskich, dostęp do przedszkoli bezpłatny i dodatkowo obowiązkowy, jeśli zostało to wprowadzone, na pewno by te nierówności zmniejszało. Chciałabym teraz odnieść się do projektu Nowego Zielonego Ładu i chciałabym powiedzieć coś kontrowersyjnego i być może niesprawiedliwego, ale powiem to. Bo taka wizja tu przedstawiona, jak się tylko rzuci na nią okiem, rzuci się okiem na spis treści, pominie się tekst beaty, to tak naprawdę ona umacnia stereotypy płciowe. Większość z tych obszarów to są obszary zdominowane przez mężczyzn albo obszary, którymi mężczyźni się zajmują. Co też widać, jeżeli chodzi o stopkę i nazwiska osób, które przygotowywały te materiały. Oczywiście są tu zawarte różne pomysły dotyczące tego, jak wprowadzać kwestię równości płci w te obszary, ale ponieważ nie jest to jednoznaczne i na pierwszy rzut oka nikt, nawet Zieloni, jak się okazało, jak przeczytałam
publikacje. Nawet dla zielonych nie jest to oczywiste, że we wszystkich obszarach należy wprowadzać perspektywy diwersyfikacji płci, a nie umieszczać ją gdzieś oddzielnie, to to może powodować, że ujęcie takich tematów w nowym Zielonym Ładzie będzie wzmacniać stereotypy płciowe, a nie je likwidować. Jeśli chodzi o budownictwo, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o nowe technologie i tak dalej, wszystko to, na czym jest oparty nowy Zielony Ład, to są miejsca pracy przede wszystkim dla mężczyzn. Nawet za 10 lat, jeżeli teraz zaczniemy wspierać dziewczynki w tym, żeby się edukowała w tych kierunkach, nawet za 10 lat nie zapełnimy specjalistkami tych miejsc pracy. Nie będzie to 50-50, nawet nie będzie to 30-70, bo w tej chwili te dysproporcje są bardzo duże. I wydaje mi się, że to, na co powinien stawiać nowy Zielony Ład, a w czym powinny wspierać się organizacje i vice versa, to równościową edukację od najniższego szczebla, czyli od przedszkola. Byłam teraz na Dolnym Śląsku, prowadziłam zajęcia równościowe dla przedszkolaków, dla rodziców i dla nauczycieli przedszkolnych. I naprawdę można tam dużo zrobić. Byłam bardzo mile zaskoczona tym, jak rodzice podeszli do tej kwestii. No dzieciakami to oczywiście byłam rozbrojona, to nie ma tutaj dwóch zdań. Ale też podam takie dwa przykłady, jak właśnie, jak na tym etapie już można kształtować dzieci i mówić im o kwestii równości. Na przykład na pytanie, macie Państwo trzy zdania. Na pytanie, kto jest prezydentem Polski, jaka padła odpowiedź? Trzy, czterolatki. Kto jest prezydentem Polski? Było pytanie. Tak, kto jest prezydentem Polski? Wałęsa. Jan Paweł II. To jest jedno. Można się śmiać, można sobie powiedzieć, no cóż, pierwszy święty prezydent, nie jest tak źle. Ale w innej grupie zapytałam dzieci, czy kobieta, dziewczynka może zostać strażakiem. Nie. I chłopczyk odpowiedział mi, nie, dziewczyna nie może być strażakiem, dziewczyna może być strażaczką. Co pokazuje, dlaczego tak się stało? Znaczy, ja nie mam w ogóle to wiadomo, ale dlaczego tak się stało z tym strażakiem i strażaczką? Okazało się, że pani, która organizowała zajęcia dotyczące różnych zawodów, na te zajęcia ze strażaków została wysłana kobieta strażaczka. I stąd dzieci wiedzą, i dziewczynki, że mogą być strażaczkami. Tak samo było w grupie, gdzie z policji została wysłana policjantka. I tam o wiele mniej dziewczynek mówiło, że chcą być w przyszłości księżniczkami, oraz gwiazdami rocka, fryzjerkami, ekspedientkami, to już część mówiła o tym, że chciałaby być policjantką. Jeżeli tutaj, jeżeli ten nowy Zielony Ład nie będzie wprowadzał tej perspektywy równościowej w edukację od najniższego szczebla i przygotowywał też po prostu nowe pokolenie do tego, żeby mogło wziąć udział w tym nowym Zielonym Ładzie, nic nie zrobimy. Znaczy nie będzie nowego Zielonego Ładu. To są piękne zapisy. I super, że tutaj jest perspektywa równościowa wpleciona w każdy obszar. I bardzo mi się to też podoba, że są jakieś pomysły i rozwiązania na temat obszaru, można prowadzić politykę równościową. To bardzo, bardzo konkretnie, czyli budżetowanie do samorządów, czy wprowadzenie tej karty równości kobiet i mężczyzn w lokalnym kraju itd., itd. Ale taką podstawową rzeczą jest, jeżeli chcemy, żeby to była naprawdę, był naprawdę nowy Zielony Ład, w którym kobiety i mężczyźni będą mieli takie same szanse i będą mogli tak samo skorzystać, jak tak samo się przyczynić do tego nowego Zielonego Ładu, to musimy zacząć działać już teraz, ale na edukacji. Zrobić wszystko i to Feminoteka robi i będzie robić, żeby edukacja na tym najniższym poziomie przedszkolnym, ale też podstawowym, gimnazjalnym, licealnym i wyższym zawierała także kwestie dotyczące równości płci, tego pierwsze, ale też żeby nie zawierała treści po prostu dyskryminujących, czy też wolno, żeby tam się pojawiały kobiety jako osoby, które dokonały ważnych rzeczy, ważnych odkryć, były przywódczyniami itd., itd. Według mnie to jest absolutna podstawa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Też mnie musi, żeby jednak zareagować na tą wypowiedź, ale to spróbuję bardzo krótko, chociaż tak jak poprzednio spróbowałem krótko i przez to zaryzykowałem to, że nie będę dobrze zrozumiał.
ja jestem przeciwnikiem tego, żeby zajmować się kwestiami ilościowego dostępu do edukacji, ale mam wrażenie, że jest moment, żeby włączyć do dyskusji o tym. Tak, że nie można o tym zapominać, że trzeba reagować na takie zmiany rzeczywistość, ale przyjmując jako też współautor tej publikacji krytykę chociażby spisu tematów zagadnień, zastanawiam się, jaki wpływ, jaki odpowiedzialność też za taki stan rzeczy ponoszą same organizacje feministyczne i kobiece. I powiem, wielokrotnie organizując debaty, w których staram się łączyć kwestie równościowe, genderowe z innymi kwestiami, właśnie po to, żeby unikać takiego wydzielania polityki równościowej jako osobnego tematu, mam problem. Kilka tygodni temu, w zeszłym tygodniu organizowałem na Śląsku takie spotkania. Jeżeli temat spotkań eksperckich był formułowany tak, że to jest kwestia transportu, ubóstwa, to nam było niesłychanie trudno znaleźć, zachęcić przedstawicielki organizacji kobiecych do wzięcia udziału w takich spotkaniach. Chociaż informowaliśmy, że nam chodzi o to, żeby właśnie wprowadzać do tych kwestii. Ale jak zrobiliśmy osobne spotkanie o kwestiach genderowych i polityce równościowej, to mieliśmy wysyp uczestniczek, które chciały wziąć udział w tym spotkaniu, a mieliśmy problem, żeby z kolei znaleźć mężczyzn, którzy prowadzą tam, znaczy oczywiście jakichś, którzy wprowadzili jakąś konserwatywną wizję, to nie byłoby problemu, ale żeby znaleźć mężczyzn, którzy zajmują się tym tematem. Więc tylko odpowiem, że to nie chodzi tylko o to, bo mamy problem z tymi tematami faktycznie, no jest też tak, stereotypowo, bo funkcjonujemy w tym świecie, tak zostałyśmy wychowane i tak zostałyśmy wyedukowane, że no bo jest, nie jest kobiet, które się zajmują transportem i tak dalej, nawet żeby to jakoś przedstawić z perspektywy równości płci, no trzeba mieć jakieś chociażby średnie pojęcie, czym jest nazwa, czy jest budownictwo i tak dalej, i tak dalej. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, jak wiedziałeś, też bo o tym mówił mężczyźni, że o perspektywie równościowej w tych obszarach, żeby to podnosili mężczyźni, zwłaszcza, że to moim zdaniem mocniej się przebije, tutaj niestety strzelam pola do własnej bramki, męski głos jest lepiej słyszalny i traktowany poważnie. Jeżeli mężczyźni będą mówili o tym, że polityka równościowa powinna być w tych dominujących obszarach w naszej gospodarce, w tych najważniejszych obszarach, to zdecydowanie szybciej ten głos się po prostu przebije. Także jeżeli nie ma kobiet, bo albo się boją, albo po prostu nie mamy tutaj ekspertów, bo i tak się zdarza, chociaż to nie jest do końca tak. W tej chwili pracujemy nad listą takich ekspertów z całej Polski, z różnych obszarów i myślę, że to jest taki dobry pomysł, żeby ta lista była udostępniona i żeby każdy sobie mógł po prostu z niej korzystać. Ale to jest też chodzi o to, żeby mężczyźni po prostu o tym mówili. I uważam, że jeżeli będziemy razem to robili, to uzyskamy lepszy efekt. A jeśli jest z tymi konferencjami dotyczącymi właśnie równości płci, to moim zdaniem taką rolą mężczyzn jest zachęcać swoich kolegów, żeby na nie przychodzili. Bo ja też mam problem, żeby znaleźć trenerów równościowych. A chcę prowadzić zajęcia na chłopców, mam tu przemocę. I powiedziałam jeszcze o jednej rzeczy, która chciałam mieć z głowy, bo nie ma tutaj ani słowa. To jest też bardzo ważna rzecz dotycząca nowego zielonego ładu, to jest przemoc wobec kobiet. I perspektywa ekonomiczna. Tego się w Polsce w ogóle nie robi. Nie ma analiz, nie ma żadnych wniosków na ten temat, nie mamy ocenianych skutków przemocy ekonomicznej, bo trochę mamy psychologicznej, trochę mamy zdrowotnej, ale z tej strony ekonomicznej prawie nic, albo jakiś po prostu ułamek. I na to też trzeba popatrzeć. 800 tysięcy kobiet rocznie doświadcza przemocy. To jest po prostu jakaś gigantyczna rzesza. To są kobiety, które nie mogą być na rynku pracy bardzo często, które biorą zwolnienia, które chodzą do lekarzy i muszą się bardzo często leczyć, chorują na depresję, często zostają z dziećmi, wypadają z rynku pracy albo nie mogą na ten rynek pracy wrócić, muszą uciekać z dzieciakami do Słowacji i jeździć od miasta do miasta, żeby po prostu znaleźć gdzieś miejsce do zamieszkania. Także myślę, żeby też włączać ten nowy Zielony Ład, nie tylko te kwestie twarde ekonomiczne, ale też taką popatrzeć na te największe bolączki dotykające kobiet nie tylko na rynku pracy, ale i w innych obszarach i wziąć je pod uwagę w budowaniu nowego zielonego ładu. Dziękuję. To na krótko oddaję głos.
głos Beacie Maciejewskiej, a potem już Państwo macie głos, to jest czas na Państwa pytania, komentarze, uwagi, komisji. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że ta perspektywa genderowa tak tutaj na końcu mnie zdominowała. Ja bym chciała stanąć trochę w obronie Zielonego Nowogrodu bardzo krótko, dlatego że to jest nowa publikacja. Ja mam też perspektywę tej książki Elizabeth Jarty-Rubackiej, która została niedawno wydana i ona jest też podzielona na działy. Te działy to są takie: feminizm, nasze działa, nasze wybory, prawa człowieka, tam jest oczywiście także kwestia przemocy wobec kobiet, sprawiedliwość społeczna i wolność i rozwój. Też Bartek Kozak jest jednym z autorów, nie tylko Ryszard Szafnik. I na ostatniej debacie, bo teraz w Polsce było 15 spotkań związanych z prezentowaniem tej książki w wielu miastach w Polsce, oglądaliśmy tę książkę, tak jak dzisiaj siedzimy nad książką o Zielonym Nowym Ładzie i konstatacja jest taka, że te tematy, które są tytułami działów w książce Izabeli Jarty-Rubackiej, którymi ona się zajmowała, to są tematy, których nie ma w polskiej polityce. Po prostu. A to, co jest w Zielonym Nowym Ładzie, to są tematy, które są w polskiej polityce. Ja nie wiem, jak to zintegrować. Wydaje mi się, że po prostu nastąpiła tutaj dosyć, wydaje mi się, jednak zacna próba połączenia tych perspektyw, ale bardzo trudno jest po prostu znaleźć receptę, jak połączyć rozmowę o tym, co jest jednak w mainstreamie obecnego życia politycznego, bo o tym rozmawiamy. To jest książka, która ma opowiadać na pewno rzeczywistość, a nie jakby być bardziej futurologiczna, czy bardziej perspektywiczna. Ona po prostu ma bardziej wbić się w tę rzeczywistość. To jest problem. To jest po prostu rzeczywiście jakiś problem, na który być może przy jakichś wznowieniach trzeba by było sobie odpowiedzieć i tę perspektywę genderową właśnie potraktować inaczej. Ale ja na przykład w tej chwili nie wiem jak. Z drugiej strony, dwa dni temu organizowałam razem z koleżankami, to było 5 dni temu, ten czas tak chyba strasznie szybko się, że po prostu nie jestem w stanie tego wyłapać czasu. Kobiety przeciwko atomowi w Sejmie i tam była właśnie i próba połączenia perspektywy genderowej z bardzo określoną polityką sektorową, tak, z energetyką. Jednak kobiety, było nas niewiele. Byli oczywiście mężczyźni, był na przykład Dariusz Szwed jako osoba, która wspiera. Jako nie kobieta. Jako nie kobieta, przeciwko atomowi, inni nasi koledzy, ale to jest trudne. Że ruch feministyczny także rzeczywiście jest ruchem, który koncentruje się na swoich prawach i nie widzi często tych właśnie powiązań. Jaki transport, a nasze prawa. Po prostu. Być może też dlatego, że w wielu polach prawa kobiet w Polsce są po prostu zupełnie od czapy do tyłu. Nie mamy ich po prostu. Także to tyle w obronie Zielonego. To muszę przy okazji, w poniedziałek jest spotkanie w Aborze, tak naprawdę wysoko. Dziękuję, przepraszam. To tak przy okazji, a to po książki poświęconej dzisiaj Rubackiej, tak. Czyli tak o 18 w klubie nazywanym Klubem Wysokiego Ocasu Czeska, 8:30, czyli Agora, będzie spotkanie. Wszystkie osoby, które tam przyjdą, mają dostać w prezencie książkę. To ja powtarzam wiadomość rozstroną przez Katarzynę Kodzielę. Ale którego? Poniedziałek 27 w Warszawie oczywiście. Chyba tak. I myślę, że jeżeli głosów będzie więcej, to chyba dobrze byłoby zebrać ich pewną, a nie od razu odpowiadać, bo wtedy naprawdę musimy się wyłożyć czas spotkania. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Przepraszam, że ja pierwszy ten głos musiał wyjść dość szybko. Proszę Państwa, jak Darek Szwed, jest nazywam Maciej Krączak, reprezentuję kilka organizacji ekologicznych. Kiedy Darek Szwed zaprosił mnie na to dzisiejsze spotkanie, pomyślałem sobie, jak mogę włączyć się w tę dyskusję. I pozwolę sobie Państwu przypomnieć, a właściwie powiedzieć, bo większości z Państwa to są młodzi. Ja już jestem szczęśliwym dziadkiem.
przypomnieć postać prekursora polskiej ekologii, mało znanego w Polsce, Henryka Skolimowskiego. Człowieka, który położył podwaliny, właściwie stworzył podwaliny czegoś, co nazywa się ekofilozofią. Mówię o tym dlatego, że w kontekście tego, co tutaj było prezentowane, mam wrażenie, że mam do czynienia z czymś, czego od dawna oczekiwałem w polityce, że zacznie się mówić o tak zwanych sprawach ogólnych, czy o zagadnieniach kompleksowych. Właściwie Państwo, i myślę o zielonych, jesteście pierwszymi, którzy próbują ten ogólny temat podjąć. Teraz powstaje pytanie, na jakiej bazie się oprzeć w tym. Oczywiście partie polityczne, w tym także Partia Zielonych, rządzi się swoimi prawami. Polityka to nie filozofia. Niemniej jednak na jakichś podstawach trzeba tę działalność zbudować. Henryk Skolimowski, który jest uczniem Ajdukiewicza i Katarzyńskiego, no oparł oczywiście swoją filozofię na twardych podstawach wielkiej klasycznej filozofii. Ale to co stworzył, było czymś nowym, zupełnie nowym, a niewątpliwie niezbędnym w nadchodzącym, bo to stworzył pod koniec XX wieku, w nadchodzącym tym XXI. Proszę Państwa, ja zamiast komentować, pozwolę sobie, jeśli Państwo pozwolicie, odczytać kilka zdań z jego skromniutkiej książki, wydanej w Polsce ponad 20 lat temu, na temat, a właściwie są to takie uwagi, jego uwagi na temat tego, jak powinny działać partie zielonych. Ja myślę, że te uwagi są na tyle interesujące i cenne, że nam wszystkim one mogą się przydać. Młodym ludziom, myślę, że to dla młodych ludzi to będzie nowe może spojrzenie. Więc, proszę Państwa, po pierwsze, politycy zielonych partii muszą sobie uświadomić swoje posłannictwo, którym jest obrona chwały stworzenia i zdrowia Ziemi. Dlatego też wszelkie ideały są istotną częścią ich programu. Nie powinni pozwolić, by ich zepchnięto na poziom dzisiejszego małego politykowania. Jeśli na to pozwolą, będzie to pozarunek śmierci dla ich zielonych wizji. Zielonych polityków nie wybrano do parlamentu po to, by tam po prostu byli, ale by strzegli zdrowia i pomyślności Ziemi parlamentarnymi środkami. Zieloni politycy nie powinni unikać przekazywania swojej wizji zwykłym ludziom, bojąc się, że zostaną uznani za zbytnych idealistów. Zwykli ludzie potrzebują wizji i inspiracji, są zgłodniali wartościowych ideałów. Przecież ostatecznie zielona polityka opiera się na wizji czystej i zdrowej Ziemi, zdolnej do samoodradzania się i podtrzymania życia licznych przyszłych pokoleń. Mam wrażenie, że Państwo jako ludzie troszkę boicie się i wszyscy jesteśmy trochę uwikłani w ten nasz racjonalizm. Ale tak naprawdę to, co Panie mówią o kobietach, o ich roli, jest to wielka idea przecież. My sobie nie do końca zdajemy sprawę, my mężczyźni sobie nie do końca zdajemy sprawę, jak jest to niesłychanie ważne dla przyszłości świata. Dziękuję. Nie bójmy się. Przypadkowo, dlatego że nie jestem związana z żadną organizacją, po prostu to jest moje zainteresowanie. Ja mam takie pytanie, czy w ogóle zieloni kiedykolwiek zastanawiali się, jaki jest scenariusz na przyszłość, bo tak, ludzi będzie coraz więcej, zasobów będzie coraz mniej, cywilizacja czerpie z zasobów. W związku z tym, jaki jest scenariusz? Co się stanie? Ja ile razy projektuję budynek, mam działki,
widzę na nim, że są drzewa, że jest woda gruntowa, że jest jakiś ciek i wiem, że jak zaprojektuję budynek, który będzie komuś tam, nie wiem, dachem nad głową, to ta woda opadnie, to drzewo będzie wycięte, etc. Więc jaki jest scenariusz? Co filozoficznie, już tak koncepcyjnie, co się z nami stanie? Zero growth. Podejrzewam, że na to ostatnie pytanie... Korzystajmy racjonalnie z tych zasobów, ale co się stanie, jak nastąpi coraz więcej zasobów? Środki antykoncepcyjne. Jak to kontrolować? 3 minuty jeszcze. Znaczy nie ma już jakiejś reakcji ze strony uczestniczek i uczestników? Myślę, że poprzeczka już tak wysoko została postawiona. Czy nie bójmy się. To jest taka ogólna refleksja. Jaki jest scenariusz? To znaczy, przepraszam bardzo, jeżeli mogę. Trzeba sięgnąć właśnie do tej publikacji. Mianowicie mówię, że jest tutaj manifest wyborczy zielony, który jeżeli się czytamy, to pośrednio odpowiada na pani pytanie, prawda? Te kwestie związane, tu jest tyle wątków, że praktycznie rzecz biorąc, nawet nie można ich wymienić, także stwierdzenia właśnie takie epokowe, o których mówi Pan, Europa potrzebuje nowego kierunku rozwoju, prawda, zieloni chcą odpowiedzialnej Europy i tak dalej, więc czytając jakby uważnie, można sobie na wiele pytań odpowiedzieć. A tutaj wracając do tej dyskusji, oczywiście my chcemy mieć od razu dzieło doskonałe. To jak uczy nauka, no często jest po prostu niemożliwe, tak? Ja się osobiście cieszę, że taka publikacja jest, bo ona jest bazą. Natomiast później, w toku dyskusji, prawda, można różne wątki jakby uzupełniać, zwracać uwagę. Poza tym wydaje mi się, że wartość takiej dyskusji jak teraz, ona pomoże po prostu autorom, prawda, o spojrzenie na wiele kwestii, które być może wydawały się no, mniej istotne, bo to jest jednak jakaś pojemność, natomiast społecznie ważne, więc ja osobiście patrzę z dużą życzliwością na tą publikację, nie zapominając o tym, że prawda, jest to materiał, który będzie uzupełniany, tak jak dyskusja zielonych, prawda, na forum europejskim trwa. To nie jest dyskusja zakończona, tylko ona jest po prostu trwająca. A jeżeli chodzi o te kwestie związane z tym spojrzeniem, oczywiście doskonałe byłoby, gdyby w każdym odniesieniu był taki przykład, bo my rzeczywiście mamy trudności, prawda, jak to powiązać wszystko. Tym niemniej, wyszczególnienie tego tematu, ono dla wielu ludzi będzie pomocne, żeby w ogóle zauważyć temat. Bo osoby, które są w temacie, to są jakby inaczej czytają. Natomiast przeciętny czytelnik, on nie będzie wyłuskiwał z takich subtelności, prawda, że tutaj mamy. To ma podane jakby jako temat do przemyślenia. I tutaj bym broniła również tej koncepcji, prawda. Ja byłam kiedyś w Sopocie, będąc, bo jestem mieszkanką Sopotu, na spotkaniu z ministrem Środą, gdzie była po prostu pełna sala. Pełna sala zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I wtedy pani profesor powiedziała im jedną rzecz bardzo istotną. Kobiety są słabe, to jest kwestia kulturowa, kwestia po prostu wychowania i tak dalej. Kobiety nie są solidarne. I tutaj chyba jakby jest największy problem w tym łączeniu się, czyli to, co mówiła Barta, prawda, pozornie temat nosi kobiety, prawda, przeciwko tam czemuś, bo wiele trudniej jest zgromadzić publiczność, aniżeli byłaby ta druga płeć, zresztą szanowana, bo to jest kwestia szacunku dla drugich, a równość to są po prostu dwie różne sprawy. Także jestem z zielonych, więc osobiście uważam tą publikację właśnie za, po pierwsze, ona jest ogólna, ona jest próbą odpowiedzi, prawda, co zieloni chcą zaproponować.
faktycznie ona nawet ułatwi, tak powiem, zielonym przede wszystkim, również no, szerzenie tej idei, która w końcu, także to jest taki podręcznik, który warto czytać, warto nad tym jakby myśleć i próbować sobie odpowiadać na pytania, jak w konkretnej sytuacji ta polityka powinna, czy może być realizowana. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę, że ja oczywiście bym mogła też pochwalić tę publikację, ale dlatego była taka przewrotna teza, żeby zwrócić uwagę na pewne kwestie, pewne obszary, też jak, się, jak my też wszyscy podchodzimy do tych kwestii, czy to przypadkiem, ja właściwie to dawno myślałam, że będziemy kłócić, czy umacnia te stereotypy, czy nie. Ale trochę tylko tak bardzo, bardzo, bardzo skromnie. Natomiast publikacja jest znakomita, dlatego że w każdym obszarze jest poruszona kwestia równości. Ja sobie nawet pozaznaczałam, że tam wszędzie jest. Jest jeszcze oddzielny artykuł na temat wprowadzania perspektywy równości płci do poszczególnych obszarów. Jest też, bicie się w piersi, że Zieloni też wcale tak nie myślą równościowo i wcale to nie było takie oczywiste i tak dalej, i tak dalej. Tylko chodzi o to, że tak sobie myślę, tak to miałam nadzieję, że będą kolejne publikacje, żeby spróbować jeszcze coś inaczej przełamać też ten stereotyp w podchodzeniu do różnych obszarów gospodarki. Bo my się też jako kobiety bardzo często boimy takiego podchodzenia, bo nas to zmiata jako osoby, do których ktoś dociera jako ekspertę, jako osób, które przychodzą na takie spotkania, widzę właśnie kobiety przeciw atomowi. A z drugiej strony powoduje, że to są te działy gospodarki, w których jest najwięcej mężczyzn. Bardzo krótko, dosłownie. Wręcz anegdotą odpowiem na bardzo krótką, bo jeden z posłów, którego nazwiska przed no, taki rodzaj grzeczności nie wymienię, bo będzie bardzo źle o nim to świadczyło, ale podczas debaty w telewizji reprezentował partię demokratyczną. Jest taka partia w Polsce, nazywa się Partią Demokratyczną. I kiedy rozmawialiśmy o energetyce jądrowej, wydawało mu się, tak to potraktuję, stwierdził, że gospodyni domowa i rolnik mają zielonego pojęcia, no na nomen, zielonego pojęcia o technologiach, w związku z tym nie mają prawa się wypowiadać na temat energetyki jądrowej. I domyślacie się Państwo, że ja wtedy dostałem skrzydeł jak po pięciu tych napojach, a nie po jednym, bo mnie to natychmiast dało mi asumpt do tego, żeby odnieść się dokładnie o to, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy. My nie rozmawiamy, proszę Państwa, o modernizacji gospodarki, my nie rozmawiamy o nowych technologiach, o energetyce, o transporcie. My rozmawiamy o tym, jakim społeczeństwem chcemy być za 10, za 20, za 40, za 50 lat. Kiedy Pani była uprzejma zadać pytanie, jaki będzie ten świat za 10 lat, to proszę Pani, świetnie, że Pani to pytanie zadaje, ale my wszystkie i wszyscy musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo w ten sposób budujemy demokrację. Znaczy dopiero fasadowa demokracja polega na tym, że mamy parlament, że mamy swojego premiera, nawet kobietę premiera, mamy nawet kobietę prezydenta, ale nie mamy demokracji, bo to nie jest nasze. I myślę, że Zielony Nowy Ład ma ambicje, bo nie jest jeszcze i zgadzam się z Joanną Piotrowską w pełni, że tutaj jest jeszcze ogromna praca przed nami, ale jest ambitnym programem na budowanie społeczeństwa nie tylko lokalnego, bo jak Państwo wiecie, ekolodzy są Henryk Skolimowski często, o tym mówił, że myśl globalnie działa lokalnie, ekolodzy tak zawsze mówi ekolodzy, bo ekolodzy było trochę mniej w tym roku, mówili, a my dobudowaliśmy teraz jeszcze taką trzecią frazę i działaj globalnie, czyli pokazujemy, że po pierwsze perspektywa demokratyczna przestała być perspektywą tylko lokalną i staje się także globalna, a po drugie, że wszyscy jesteśmy
nie chcę powiedzieć ziemiankami i ziemianami, bo się strasznie jest martwi mnie to. Ale odzyskajmy to słowo. Może. Niektórym mi się kojarzy z kochaniem. Ale jest to koncepcja na to, i to jest bardzo trudna koncepcja, przez to, że ona jest bardzo, moim zdaniem, innowacyjna, innowatorska. Podejścia do solidarności nie tylko z perspektywy tu i teraz i perspektywy nawet kobieta-mężczyzna albo mniejszość-większość, ale też z jeszcze innej perspektywy, której się tutaj nie wybrzmiała, a to jeszcze bardziej komplikuje, ale to świetnie, że komplikuje ten model. Mianowicie my kontra wszystkie inne istoty na Ziemi. Płciowo w sensie także, ale też w sensie gatunkowym. Znaczy, wychodzę na bardzo wysoki poziom filozoficzny, o którym Piotr wspomniał, bo uważam, że polityczki i politycy zielonych mają zawsze bardzo ambitne wizje. I trochę buddystycznie do tego podchodzą, miałem być krótko. Buddystycznie do tego podchodząc, nie chodzi o to, żeby osiągnąć cel, ale żeby po pierwsze ten cel, pewną wizję mieć, a po drugie, żeby uczciwie po ścieżce do tego celu iść, bo jak kiedyś, co już stało przysłowiowym moim stwierdzeniem, bądźmy bezinteresowni, bo na długą metę nam się to opłaci. Rzetelną i merytoryczną dyskusją na temat przyszłości energetycznej w Polsce. Dlatego, że wszelkie dyskusje, które są takie populistyczne, nie przytaczają argumentów w postaci kosztów wytwarzania energii, zagrożeń i tak dalej, są dyskusjami takimi populistycznymi. W związku z czym my nie podpisujemy się ani za energetyką jądrową, ani przeciw energetyce jądrowej. Natomiast jesteśmy za rzetelną i merytoryczną dyskusją, która uwzględni realne możliwości jakby zastępowania obecnych źródeł wytwarzania energii energią odnawialną, jakie są koszta, jaka jest perspektywa czasowa zastąpienia na przykład energetyki klasycznej,
I również tą dyskusję chciałbyś, żeby było włączone i koszty wytwarzania każdego rodzaju energii, włączając to realne zagrożenia na podstawie oczywiście danych statystycznych z przeszłości. My takie informacje mamy dla siebie, ale wydaje nam się, że taka dyskusja jest konieczna, merytoryczna, oparta na faktach, kosztach, liczbach, a nie tylko na tym, bo oczywiście to możemy mówić, jesteśmy za lub przeciw, ale wydaje nam się, że to jest zbyt duże uproszczenie. Ewa Dąbrowska-Szulc, Stowarzyszenie Profesina, czuję się wywołana do tablicy jako właśnie przewodnicząca w stowarzyszeniu zdecydowanie feministycznemu, prawodawcy na żądanie, części Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny. I tak odpowiadając, co zrobić, żeby ludzkość nie zadeptała reszty tej ziemi? Zero growth, edukacja, środki antykoncepcyjne, może skończmy na tych 7 miliardach, już więcej nie trzeba. 30 lat temu to było 3 miliardy, prawda? Czasami się rozmnażać jak głupie króliki. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, stare kobiety. Bardzo polityczne hasło. Stare kobiety niech zaczną coś robić same dla siebie. Ja sama skończyłam 63 lata i w związku z tym, ile tych organizacji feministycznych jest? Ile was? Raz, może cztery. No, organizacje to nie jest kościół, który przyjdzie i da coś tej biednej kobiecie po krysie. Niech te stare kobiety zaczną się organizować. Ale każdy by coś powiedział. To była ironia, ale nie powinna, bo tam życzę, że żadne lat. Dlatego stare kobiety niech się organizują i niech nie czekają, że ktoś im coś da, a poza tym niech szukają dobrze płatnych zawodów. Prawda? Bo to było i to była jedyna sobota, ten 18 czerwca, kiedy w domu usiadłem się posprzątać, ubrać, no ktoś to zrobi, ja żony nie ma. No, czasami bardzo żałuję. Także, a tak w ogóle jestem przeciwko, nie pomyślam. No tak, sama sobie tymi ręcami. No, także to jest powód, dlaczego mnie nie było i paru innych osób, bo raz w miesiącu w sobotę chcę pomieszkać w domu. Ale czy ja mam, że słyszałam, że dobrze płatną pracę. Nie. Kobiety w ogóle na samym początku nic nie znajdują. Natomiast stare kobiety nie się organizują, bo nikt im tego nie, nikt nam tego nie załatwi. No tak, ja rozumiem to, ale to też się nie zgadza. Dziękuję bardzo. Zanim poproszę albo takie bardzo krótkie podsumowania wszystkich, ale naprawdę, żeby każdy jeszcze mógł odnieść się do przebiegu dyskusji tych naszych prób zintegrowania wątków równościowych, społecznych, jakie składają się na Pan Zielony Ład, to jednak na Zielony Nowy Ład przepraszam, to jednak muszę jedną rzecz powiedzieć. O tej laurce, którą na koniec Jana Piotrowska wystawiła tej publikacji, to ja muszę jednak powiedzieć coś, co mi się nie podoba. I siedziałem z początku, zastanawiałem się, co mi się nie podoba, czy ja wiedziałem, co mi się nie podoba w tej publikacji. Mam wrażenie, że to jest publikacja, która jest bardzo ekspercka, która jest skierowana do dosyć wąskiego kręgu odbiorców, takich odbiorców, które równie dobrze mogliby być autorkami, autorami tych tekstów. I to jest publikacja skierowana naprawdę do takiej wąskiej debaty. Sukces tej debaty polegałby na tym, że wezmą w nich udział, czy przeczytają tą publikację ludzie z politycznego, medialnego, akademickiego mainstreamu, bo jeśli nie i będą to czytali potencjalni autorzy, to ten sukces jest nieduży. I mi się marzy taka publikacja dotycząca Zielonego Nowego Ładu, z którą można by pójść, no zgodnie z tym przesłaniem Skolimowskiego, możemy pójść do zwykłych ludzi i wnieść do Zielonego. Czy was zacząć drukować, to na przykład wyborczy? No, tego wyborcza bez odcinka, zarzucając zbyt dużą akademickość. No ale można to, że tak. Natomiast rzeczywiście uważam, że bardzo dobrym postulatem byłoby przygotowanie takiej wersji, która by mogła pójść w gazecie wyborczej zgodnie z obietnicą oddaję głos panelistom i panelistkom z prośbą o takie właśnie krótkie, no bardzo krótkie podsumowanie. Proszę. Ponieważ ja już muszę wyjść, bo będą mi tam obowiązki. Chciałam powiedzieć tak, że jeśli chodzi o publikację, ja obieram publikację.
aplikację, rzeczywiście jako jedną z was pierwszych proponowali pierwszą próbę w Polsce, zmierzenia się z bieżącym tak zwanym ładem ekonomicznym społecznym w Polsce. I to, co mówiły tutaj inne osoby, jest to punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Jak do tej pory nikt niczego lepszego nie wymyślił, nie podjął wszystkich wątków, a wydaje mi się, że w tej publikacji wątek równościowy być może nie jest podejmowany doskonale, ale w porównaniu do tego, jak on jest podejmowany w Polsce na płaszczyźnie społeczno-politycznej, wydaje mi się, że to i tak jest ogromny sukces. Także dla mnie wielkie brawa dla autorów tej publikacji i na pewno my jako Partia Kobiet będziemy włączały się w dyskusję na dalszym ciągu. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. Bardzo trudno podsumować tą wielowątkową dyskusję. Z jednej strony no, są niskie tematy rozwoju jako takiego, ponieważ w ramach polityki społecznej jest też taki nurt myślenia w kategoriach ustrojowych, jak zorganizować życie społeczne, żeby zrealizowane były, żeby realizowane były podstawowe wartości. Niewątpliwie wydaje mi się, że zielony powinny zauważać te, tam, gdzie te wartości, które są im bliskie, wchodzą w konflikt z wartościami, które podważą inne nurty w życiu społecznym, tak żeby dobrze odpowiadać na argumenty, które właśnie opierają się na tym konflikcie wartości. Niektóre grupy po prostu myślą trochę inną hierarchią wartości. Wtedy dyskusja między, można powiedzieć, że możemy zamknąć się w takim kręgu ludzi podobnie myślących, wtedy no, za specjalnie nie ma dyskusji. Natomiast przede wszystkim powinniśmy dyskutować z ludźmi, którzy myślą inaczej, tak żeby ich przekonywać, a pytanie, jak ich przekonać, to moim zdaniem jest, nie jest takie proste, ponieważ i po ich stronie są też ważkie argumenty, dlatego trzeba starać się o wysoką jakość naszych własnych argumentów, żeby nie uciekać się do takich no, trochę czasem populistycznych i nieopartych za specjalnie na jakichś takich na mocnych podstawach argumentów, bo w argumentach to wtedy rzeczywiście nie będą nas szanowali. No więc podsumowując, no to na pewno to jest dobry początek. W Europie tego typu publikacji już zaczyna być coraz więcej pod różnym kątem. Też one są realizowane, jak właśnie Fundacja Europejska Zielonych wydała m.in. już publikację na temat m.in. zazielenianie polityki przemysłowej, na temat makroekonomii w Zielonym Nowym Ładzie. Teraz niedawno wyszła publikacja dotycząca właśnie m.in. wskaźników jakości życia osób starszych, to tutaj jest jedną z odpowiedzi, byłoby cudownie, oczywiście w zależności od możliwości finansowych, osobowych i tym podobnych, by ta publikacja także pojawiła się po polsku, ponieważ no, kwestia starzenia społeczeństwa będzie jedną z kwestii, która będzie no, dość istotna tutaj. Myślenie globalne na pewno tak i w tym kontekście pojawia się m.in. demografia, pojawia się kwestia ograniczenia zużycia surowców naturalnych, ich bardziej racjonalnego użycia, recyklingu, możliwie jak najlepszego skorelowania cyklu życia gospodarki ludzkiej z gospodarką środowiska naturalnego, skoro cykle takie jak do obiegu tlenu, azotu czy wielu innych substancji w przyrodzie są cyklami zamkniętymi, tak do tej pory cykle aktywności gospodarczej człowieka takimi cyklami nie były i dążenie do ich zamknięcia na pewno będzie pozwalało nam w dłuższej perspektywie czasowej, o ile nie będziemy martwi na to, żeby jakoś jak nasza jakość życia ulegała poprawie. No to jest oczywiście też tak jak ta publikacja jest początkiem dyskusji, tak myślę, nasza dyskusja jest początkiem dalszej dyskusji, którą odnowę filozoficzną może zresztą mieć i to było również bardzo interesujące. Ograniczę się tylko do przekazania mikrofonu. Jan Piotrowski. Widzę tylko, że ten mikrofon jak tak będzie szedł w tą stronę, to będą do Marka, ale już może uznać, że ty już posłuchałeś, a chciałbyś krótko na koniec. Jeszcze przez oczywiście polityki równościowej w mainstreamie polskim nie ma, więc na pewno ta publikacja.
edukacja jest takim bardzo ważnym krokiem, żeby uwzględniać politykę równości płci we wszystkich obszarach. I to jest na pewno bardzo ważne. Ale ponieważ moje serce jest po zielonej stronie, to zacznę robić duże wymagania od zielonych. To jest jakieś takie niesprawiedliwe, że od tych matek. No, nie jak matka, ale tak się nie czuje, natomiast jak się kogoś tak strasznie lubi i się wie, że ma taki potencjał, to są super ludzie, to się oczekuje po prostu od tych osób jakichś najcudowniejszych rzeczy na świecie. Ale to tak też powiem, że to jest bardzo, bardzo ważny krok, bardzo dobry krok. O, chciałabym takich publikacji, żeby się w Polsce pojawiało więcej, żeby taka analiza społeczna, gospodarcza, w ten sposób podchodząca też do kwestii równości płci, pojawiała się częściej w Polsce. I odpowiem na pytanie. Ale odpowiem trochę też przewrotnie. Bo ostatnio, jak byłam na paradzie równości płci, sobie potem jak przeczytałam następnego dnia gazety wyborczej, sobie myślałam, że dobrze, że Macewicz wie, jak ja wygląda. Nie był na paradzie. Potem, jak jestem na spotkaniu z kobietami, które doświadczyły przemocy, pytaj mnie kobieta, co feministki robią, żeby zapobiegać przemocy. Jak jestem na spotkaniu z rodzicami, które widzą, nie pytają, a co robią feministki, żeby co robią z młodzieżą, co robią z dziećmi, czy edukują i tak dalej, i tak dalej. Właściwie taka lista próśb, zażaleń, skarg do feministek jest bardzo duża. Tak jak Ewa Dobrowska-Szuc powiedziała, organizacji feministycznych w Polsce jest bardzo mało z tych działaczy. I na twoje pytanie odpowiem tak, że kiedyś Sylwia Hutnik, Deliczka, obecnie znana pisarka, też działaczka feministyczna i anarchistyczna, pracowała w Feminotece. I przyszła któregoś dnia do mnie i powiedziała, wiesz co, ja bym chciała w Feminotece zrobić. I tu opisała swoją wizję i dla mamy. Ja powiedziała, wiesz co, Sylwia, załóż tę fundację. Teraz jest Fundacja Mama. I powiem jeszcze tak, ja zaczynam przekraczać pewną granicę też wiekową i na pewno zwiększę czcionkę na serwisie biblioteki. To jest też tak, że pewne problemy zaczynamy dostrzegać, jak one się w naszym życiu pojawiają. Ja nie uważam, że to jest dobre i trzeba brać tę perspektywę, patrzeć na nią i wcześniej to uwzględniać, ale we wszystkich projektach teraz robimy taki projekt samorząd, równość standardem dobrego samorządu. I tam kwestia wieku też jest absolutnie jedną z równorzędnych kwestii dotyczących tych pozostałych dyskryminacji, ale wiek też jest na tym samym poziomie, co i płeć, co i orientacja i tak dalej, i tak dalej. Także no, staramy się to uwzględniać, ale specjalnych projektów dla kobiet starszych nie mamy. Ale wiem, że różne organizacje robią to i w Warszawie jest tam tym sporo różnych różnych. Ja tak zapytałam, bo właśnie jeszcze nie mając znajomości komputera, przepraszam, się wtrąca, nie mając znajomości komputera, miałam ogromny problem. Bardzo chciałam to po czasach takiej niszczonej kobiecości. Strasznie chciałam zacząć walczyć, coś robić, tak się poznałyśmy. Ale przez to, że nie miałam komputera, nie miałam takiej możliwości. Ja rozumiem, że na przyszłym dlatego nie zgadzam się, że to tylko i wyłącznie zależy od starszych kobiet, że tutaj też potrzebna jest jakaś edukacja z różnych stron, tak samo zielonych, tak samo różnych organizacji feministycznych. Bo gdzieś tam dwa lata temu, dopiero jak ogarnęłam komputer, to nagle okazało się, że rzeczywiście z tą swoją chęcią, energią, ambicjami i walką o lepszy świat zrobić bardzo dużo. I rzeczywiście można zrobić dużo i wcześniej nie dużo, bo to są dużo. Także tutaj skąd Ciebie tam atakowałam, zaczepiałam, ale jakby właśnie nie mając komputera, nie umiałam dotrzeć do Was. I mam wrażenie, że też nikt mnie nie zachęca. I to już też takich pokoleń, bo też nie wiemy za bardzo, co zrobić z takimi osobami, które mają power. A my jesteśmy faktycznie organizacją, gdzie średnie wieku jest tam, nie wiem, 30 lat i takie osoby, jak przychodziły, to się nie odnajdywało. No, no nie odnalazł dalej, więc bardzo się cieszę, że tu jestem. Tak. Mam to się zaraz z równą powinna pomyśleć. Tak jest. Jeszcze o tej publikacji wrócę do niej. Z zielonymi jest taka sytuacja, że zieloni nie mają długiej tradycji, nie mają wybudych programów, które mają dziesiątki lat, że w zasadzie to musimy wszystko robić zupełnie od nowa i na bieżąco.
Ja się cieszę, że to jest jednak w jakimś sensie ekspercka publikacja. Ja nie wyobrażam sobie, że ona mogłaby być taka popularna na tym etapie. Wydaje mi się, że ona musi też być, czy powinna być rozkładana właśnie na czynniki pośród samych zielonych, że to, o czym mówiła Elżbieta Szczytowska z Zielonych z Pomorza, ona powinna integrować zielonych do tego, żeby przerabiać te treści i może także je popularyzować, tylko że żeby coś stało się proste i jasne, to musi to być jednak bardzo dobrze przyswojone i bardzo dobrze omówione. Także wydaje mi się, że na tym etapie no, zachęcam Państwa Zielonych, którzy tutaj są w sensie zgromadzenia, a także wszystkie inne osoby do lektury tej publikacji, do tego, żeby włączać się właśnie, tak jak dzisiaj zrobiła to Joanna Piotrowska, czy też inne osoby, włączać się do takiej konstruktywnej krytyki, bo my czekamy na to, chcemy, żeby ten Zielony Nowy Ład był nie tylko jak najlepiej opisany, ale też jak najbardziej spopularyzowany i wdrożony. W zasadzie to chcielibyśmy, żeby był wdrożony jak najbardziej, a już będzie spopularyzowany wcześniej. Na pewno by się to przydało. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to Piotr Buras z Beatą Maciejewską skontaktował się, bo w jakiś sposób padła mu w ręce ta publikacja, ponieważ jest korespondentem w Berlinie Gazety Wyborczej i Beata nie mogła się z nim spotkać, ja się spotkałem i powiedziałem mu, że tak naprawdę to, co się dzieje w Niemczech, to nie jest właśnie kwestia energetyki, odejścia od atomu, ale też kwestia budowania zupełnie nowego społeczeństwa. I on mi na to odpowiedział, panie Dariuszu, ja też tak na początku myślałem, że to jest o jakichś kotłach, o jakichś drutach. Ja w ogóle się na tym nie znam, wie pan. W ogóle nie chciałem w ogóle tego tematu dotykać, ale przeczytałem artykuł w niemieckiej prasie i nagle poczułem, że to jest demokracja, że to są prawa człowieka, że to jest kwestia budowania właśnie jakiegoś takiego ładu społeczno-gospodarczo-ekologicznego, który ma polityczny wymiar. No, jakość w ogóle debaty w Niemczech jest zupełnie inna, ale ja myślę, że my też jesteśmy tego warte i tego warci tu w Polsce. I publikacja w żadnym stopniu nie zamyka debaty, wręcz przeciwnie. To jest zaproszenie do dyskusji na temat tego, jakiej w Polsce chcielibyśmy żyć za 10, 20, 50 lat. I absolutnie brak zgody na to, żeby to była Polska ekspertów i ekspertek, a głównie ekspertów, żeby to była Polska ich, a nie nasza. Bo po to kiedyś stworzyliśmy 10-milionowy ruch społeczny o dość istotnej nazwie, jaką jest Solidarność, żebyśmy jednak mieli jakąś refleksję w 2010-2011 roku i żeby to nie była refleksja taka, że straciliśmy 20 lat pewnej transformacji, bo tak naprawdę to jesteśmy znowu w punkcie wyjścia. Nie, mamy pewne doświadczenia i mamy prawo podważać pewne rzeczy, które nam się przez te 20 lat wydarzyły i mamy prawo zabierać głos w debacie publicznej. Dlatego ja się bardzo cieszę, że właśnie może niezbyt licznie dzisiaj tutaj się spotykamy, ale mam poczucie, że są tutaj wśród nas osoby, które będą długofalowo angażowały się w debatę publiczną i będą podskakiwały, mówię to specjalnie takim może bardzo, bardzo obraźliwym słowem, ale będą podskakiwały Tuskowi, będą podskakiwały Pawlakowi, będą podskakiwały tym ludziom, którym wydaje się czasami, że jakby demokracja to jest budowanie instytucji, to jest taki odgórny projekt, który następnie się konsultuje przez tydzień, najlepiej podczas wakacji. Zatem, no, my może trochę jesteśmy spóźnieni, bo może ta dyskusja już powinna się była odbyć w latach 90., ale myślę, że dużo ważniejsze jest to, żeby wyciągnąć z tych doświadczeń ostatniego dwudziestolecia coś na przyszłość i zastanowić się, jak my możemy się
zaangażować zarówno jako organizacje pozarządowe, ale także jako partie polityczne w to, aby budować tę Polskę w taki sposób, jaki my ją chcemy widzieć. A jeśli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to tutaj chciałbym powiedzieć, że zarówno Zielony Instytut, ale myślę, że także organizacja polityczna, z którą współpracujemy, jaką jest Partia Zielonych, jest absolutnie otwarta nie tylko na sugestie czy propozycje, ale wręcz zachęcamy także do współpracy we współtworzeniu programu Zielonych, bo moim zdaniem program każdej partii politycznej powinien być programem tworzonym oddolnie, obywatelsko i mam nadzieję, że ta publikacja tylko wywoła kolejne nie tylko debaty, ale też właśnie jakieś później przyniesie efekty, na przykład w zmianie myślenia w tym mainstreamie politycznym, który w Polsce obecnie dominuje. Dziękuję bardzo panelistom, wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Przepraszam bardzo za taki poślizg z niewielkim rozpoczęciem całego wydarzenia i nieco większy z zakończeniem, ale i tak jest mniejszy. Dziękuję bardzo.